Nie pytam nikogo, jak żyć, tylko żyję. Nie jesteśmy bowiem niczyją własnością, nawet naszych rodziców, dzieci, państwa czy idei, które być może pomyliliśmy z sensem własnego niepowtarzalnego życia. Nasze życie należy do nas. Nikt nam go nie zepsuł, bo nie mógł. Jeśli tak się stało, to za naszym przyzwoleniem, a jeśli to było w dzieciństwie, czas to w dorosłym życiu szybko odmienić. Wstaję zatem i działam. Nie gadam, nie czekam, tylko działam. Nie przepraszam, szukając wymówek, tylko zabieram się do pracy. Nie lubię tłumaczeń, że jesteśmy inni, słabsi, gorsi, że z jakiegoś powodu czegoś nie możemy. Możemy. To oczywiste, że mamy obawy i wątpliwości. Kto w końcu ich nie ma? Osobiście mam je krótko, najczęściej jednak nie mam ich prawie wcale, bo znikają, gdy już na początku drogi wyobrażam sobie i widzę efekt, gdy dotykam już rezultatu, mimo że jeszcze nawet nie zacząłem działać. I wtedy wszystko się układa, bo wyciągam rękę do życia i nagle życie wyciąga rękę do mnie. Zupełnie jak na fresku o stworzeniu z Kaplicy Sykstyńskiej. Ja wyciągam rękę do siebie. Autorem słów, które usłyszeliście, jest Andrzej Jankowski, Captain Andy. Człowiek, który swoimi historiami i opowieściami mógłby obdzielić co najmniej pół Warszawy. Z Andym spotkaliśmy się wspólnie z Kamilą Goryszewską, autorką podcastu Słucham, Gadam. I rozmawialiśmy o historii, o ludziach, o życiu, o podróży. A Andy, uwierzcie mi, to wyjątkowa postać. Człowiek, który jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Oxfordu, były dyplomata, człowiek, który tworzył m.in. biuro prasowe prezydenta Wałęsy. Niezwykły gość z niezwykłą historią. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i cóż, życzę Wam, żeby życie było ciekawą podróżą. Nie zamierzam. Andy, jak człowiek taki jak ty, człowiek morza, czuje się na lądzie? No trochę dziwnie, a trochę dziwnie dlatego, że ostatnie 3 miesiące spędziłem jednak na wodzie. Co prawda to jest taka łamana woda, bo jestem teraz na Sardynii, to jest mój 17 kraj i wyspa, na której jestem. Ta Sardynia jest cudownym miejscem, gdzie mieszkam i żegluję w okolicy od kwietnia tego roku, czyli pół roku. No ale większość czasu spędzam na wodzie. Jak śpię na jachcie, to on się jednak minimalnie rusza, tak? To jest takie kołysanie, jak mama by kołysała. A tu jest tak płasko, no i trochę zimniej jest w Polsce, chyba 2 razy zimniej jest w Polsce niż teraz we Włoszech. I woda we Włoszech teraz ma chyba 28 stopni Celsjusza, więc taka różnica. I dzisiaj w Cagliari było zimno, czyli 27 stopni, 26. A pewnie do 30 jeszcze trochę dojdzie. O! Cisza zaległa. I czego ci najbardziej brakuje? Nie, niczego mi nie brakuje, bo nie, bo ja mam taki mózg, w ogóle się strasznie cieszę, że mam wszystko w życiu. Czy to jest moja filozofia? Usposobienie takie, że ja się cieszę tym, że rano wstaję i kawy się mogę napić. Złażę sobie tutaj rano w Warszawie, w samym centrum, gdzie teraz jesteśmy, do Lukullusa? Do kawiarni. Do Lukullusa nie chodzę, bo ona jest na mnie za elegancka, ale się strasznie cieszę, że taka kawiarnia jest, bo ona jest taka warszawska, taka ładna. To prawda. A ja chodzę jak małpa do Nero, ale nie dlatego, że Nero, tylko że dlatego, że to Nero. I ja tu uważę, bo ja się wychowałem na Chmielnej. Więc jakby w ogóle ja uważę do siebie i oni myślą, że są u siebie, że są sieciówką, a zaczynali mnie między innymi od tego miejsca, więc to już jest trzecia kawiarnia, która jest tam w tym miejscu. Kiedyś chodziłem do kawy na rogu Foksal i Nowego Światu, ale to już za daleko. No to teraz chodzę sobie tutaj 10 metrów do Nero. Siadam i piszę, no i tam coś robię. Także taki jest mój dzień. Nie, ale na początku w ogóle zaczynam od leżaka. To jest dla mnie leżak, taki wystawiony przy sokach. I tak, i w ogóle sobie zaczynam dzień od leżaka. Także nie brakuje mi chyba na lądzie niczego. Tak fajnie jest. No najwyżej się zamykam ze względu na temperaturę w domu bardziej niż tam.
Andrzeju, a jak krążyłeś tutaj po podwórku i ganiałeś po trzepakach, tak, to kim myślałeś, że zostaniesz? No myślałem, że najpierw kosmonautą, ale bardzo szybko mój kolega zniszczył mi karierę kosmonauty, bo powiedział, że jestem za wysoki. No i to zrujnowało moją rzeczywistość na wiele lat, ale na serio zawsze chciałem podróżować. No i skończyłem tylko na podróży dookoła świata, po Ziemi, więc jakby mniej ambitne plany niż ten kosmonauta. No ale na serio to tak od 5 roku życia chciałem to robić. I jakby to, ja w ogóle realizuję swoje marzenia. Nie, gadam też o tym, ale przede wszystkim realizuję swoje marzenia i tyle. No i teraz jestem w takiej fajnej podróży od 4 lat dookoła świata. Mam wuja, co prawda, który jest filozofem i jest po kulu, po filozofii. Taki profesor Wojtyła nawet go uczył etyki. No i mój wuj w ogóle nie wyjeżdża, myślę, że więcej ode mnie podróżuje, taki mentalnie to dużo więcej. No ale ja się staram tak bardziej fizycznie. Jadę do jakiegoś kraju, tam się osiedlam, poznaję tych ludzi, poznaję kulturę, jedzenie. Rodzin nie zakładam, bo właśnie mam taką zasadę, że tam jestem nie krócej i nie dłużej niż rok na tym miejscu i uciekam. Znaczy nie wiem, czy nie zakładam, no ale wydaje mi się, że nie zakładam. Ciążę można byłoby donosić w 9 miesięcy. Tak, ale ten wątek utniemy, bo ostatnio nawet stał się bardzo taki praktyczny. Nie wiem tylko jednej rzeczy, komu przyszło do głowy, żeby ograniczyć życie, bo się takie powiedzenie, że w każdym porcie jest dziewczyna, ale to nie wiem, czy u nas ograniczacie do jednej. Ale poza tym jest to fajne. Nie, na serio to jest tak. Ja sobie jadę tam gdzieś i jadę nie jak turysta, że ja będę tutaj teraz wymagał, nawet słyszałem, że jakieś biura turystyczne wprowadziły śniadania polskie nawet na Dominikanie, na Karaibach. Muszę powiedzieć, że to jest wybitne osiągnięcie. Właściwie jeszcze ludziom mieszkania powinni wyświetlać te same, z których oni wyjeżdżają, żeby się nie czuli jak w domu. Ja jadę po to, żeby poznać kulturę i się w nią wtopić. Czyli ja nie mam żadnych założeń, nie zwracam im uwagi, jak mają żyć. Jestem pod polską banderą, bo to jest dla mnie bardzo ważne, to jest dla mnie symbol wolności. Ja nie jestem polskim nacjonalistą, jestem polskim patriotą, warszawskim patriotą, tak? Patriotą z Chmielnej, bo bardzo lubię to miejsce, bo sam je odmieniałem. A płynę, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się skonfrontować, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją. Ludzie fantastycznie żyją. Najzabawniejsze jest to, że ludzie z jednej strony nauczyłem się jednej rzeczy, że prawie wszędzie ludzie narzekają. To jest niesamowite. Miałem spotkanie z Polonią Sardyńską przed tygodniem i byłem kompletnie w szoku, jak Włosi narzekali na swoje życie. Tragiczne. Potem jak jechałem taksówką właśnie w Warszawie i padało, było plus 9 stopni, to chciałem ich mieć przy sobie, tych wszystkich Włochów, żeby oni zobaczyli po 3 dniach, jak całowali ziemię włoską. Chyba papież dlatego tak całował. I to jedzenie. Tam się je na przykład ryby i owoce morza i krewetki i wszystko, co jest wyciągnięte z wody dzisiaj. Dzisiaj, po prostu teraz, tak? Mm-hmm. Mercado San Benedetto, 8000 metrów kwadratowych, rybacy, rzeźnicy, wszystko to sprzedają i tego samego dnia to ląduje na stołach. A tu takiego Włocha mam znajomego, który przyjechał do pracy. No fakt jest faktem, że on tu znalazł od razu robotę, uczy włoskiego i za parę godzin dziennie tam ma jakiś czynsz, wszystko opłacone. Tylko miał już 3 razy antybiotyki w tym roku. Brała, nigdy w życiu nie brał antybiotyków, a w Polsce już brał 3 razy antybiotyki, więc jakby no coś za coś. Pewnie tyle. No i ta podróż się zaczęła 4 lata temu w Sopocie na molo, bo łódka ma z tyłu napisane właśnie nawet Sopot. No i był jakiś Kołobrzeg, 5 tygodni, Amsterdam 2 miesiące czy 3, jakaś Portugalia, Hiszpania na rok, Alicante. Moim marzeniem życia było być w Portofino dłużej niż i jestem facetem, który mieszkał w Portofino i w Santa Margarita Ligure przez pół roku. A w Genui rok. Tam się wychował taki facet Kolumb. On zresztą potem przez przypadek odkrył kontynent, którego nie chciał odkryć. I to jest fajne, bo jakby po roku już można coś powiedzieć. Ja przypominam sobie siebie sprzed 15 lat, jak wjechałem kabrioletem do Genui i po 15 minutach wyjechałem ze słowami: o Jezu, jak tu brudno, jak tu okropnie. Tak typowy turysta przyjechał, taki nadąsany turysta. I jak teraz... Z oczekiwaniami. No tak, i to było takie ojej, a tutaj coś na rogu, jakiś stoi dealer i coś tam, a w ogóle to nie posprzątali tutaj na mój przyjazd i tak dalej. A powinni, bo po czerwonych dywanach też chodziłem w swoim życiu, a potem się okazuje, że ja kocham Genuę, bo to jestem io sono mezzo genovese, jestem pół genueńczykiem. To jest niesamowite, to jest po prostu moja matka, to jest moje miejsce urodzenia, to jest moja kolejna ojczyzna. I teraz w Cagliari jest tak, że mam ostatnią załogę w październiku, w listopadzie wypływam z grupą wariatów, którzy się zakochali trochę dzięki mnie w morzu w tym roku i
Odwrócę się ostatni raz, zobaczę ostatni raz Cagliari, który jest na 7 wzgórzach. Ma notowaną historię 10 tysięcy lat osadnictwa, a tam jest wszystko. Rzym, starożytny, Grecja, wcześniej Fenicjanie i tak dalej. Odwrócę się i już nigdy pewnie tego miasta nie zobaczę. I to będzie niesamowita historia, taki niesamowity moment w moim życiu, bo jak mam wszystko zobaczyć, to nie mogę wracać w te same miejsca dwa razy. No ale można się przyzwyczaić, więc nie jest prawdą, że jak się ktoś tam gdzieś urodził w jakimś miejscu, to nie może mieć innej ojczyzny. Ostatnio kelner mnie pytał w knajpie, skąd ja jestem, i wszyscy mają taka fajna mapa świata, tam jest i każdy zaznacza miejsce, z którego jest. Miałem kolegę z południa Polski, więc włożył tę pineskę, ja ją tak na środku Atlantyku walnąłem tę swoją pineskę i ten kelner mówi, no ale co ty zrobiłeś? Ja mówię, że jestem z morza. Obywatel świata. Tak, a on mówi na to, no nie, ale na serio. No ja mówię, że oryginalnie jestem Jasono-Polako, że jestem Polakiem, no ale jestem też półgenuańczykiem. On się strasznie na mnie obraził. Mówi, jak to półgenuańczykiem? Ja jestem genuańczykiem. Ja mówię, dobra, a gdzie twoi rodzice się urodzili? On mówi, w Mediolanie, a dziadkowie? W Bergamo. No to jakim ty jesteś genuńczykiem? No właśnie, więc ja też tu przyjechałem. My wszyscy gdzieś przyjechaliśmy. Jak mi teraz coś przeszkadza, to może mniej pogoda, a bardziej to, że jak przyjeżdżam do Polski i zaczynam oglądać dowolną telewizję, to staję się tacy jak my wszyscy, czyli na przykład potwornie zamknięty. To znaczy ja po tygodniu oglądania mediów zaczynam odczuwać taki sam uraz i nienawiść do różnych innych obcych i tak dalej. Ja sam jestem obcy, bo jestem teraz uchodźcą. I taki smutek mnie trochę ogarnia, bo ja słabo znam historię, ale coś tam studiowałem chyba historię, ale pamiętam, że był rząd polski na uchodźstwie. I jak słyszę teraz słowo uchodźca jako pejoratywne słowo, negatywne, a pewnie jako lud tutaj się zjawiliśmy, nie wiem, tam 500 lat temu, 1000 lat temu niektórzy twierdzą, no to jest słabe, no bo my nie jesteśmy właścicielem Polski. My nie jesteśmy właścicielem Europy. Myśmy tu przyszli skądś. I to było niedawno, to było 1000, a może 10 tysięcy lat temu, to nie ma znaczenia. My po prostu się poruszamy. I ci wszyscy, którzy nigdy nie cierpieli, a Polacy w stanie wojennym bardzo cierpieli. Ja pamiętam, jak Polacy wyjeżdżali za pracą do Francji, do Niemiec, do Anglii. Tam też byli ludzie, którzy na nas pluli. I mówili, to są goście od sprzątania, od zbierania truskawek i tak dalej. Więc bardzo się dziwię, że ja, no bo ja jestem też Polakiem, oceniam tak bardzo źle teraz innych ludzi, którzy mają jakieś kłopoty na świecie. To mnie zasmuca, bo na morzu jest generalnie taka zasada, że się pomaga każdemu. Znaczy jest taka żelazna zasada, że ja muszę pomagać, tak? Na szczęście nie miałem jeszcze żadnej sytuacji tego typu, ale codziennie słyszę sytuacje płynących ludzi z Afryki na przykład, tak? Więc jakby to jest taka rzecz. No ale to tak mi teraz przyszło do głowy. Przed świętami Bożego Narodzenia tak mi przyszło do głowy, że ten facet by się pewnie do wielu domów w Polsce nie dostał. Miał za długie włosy, tam był uchodźcą właśnie. I takie miał różne biedne był, to więc byśmy go nie wpuścili. No, tak a propos takich oświadczeń. Fajnie się ogląda różne kraje, bo wtedy wszystko tak z dystansu lepiej widać. Nasze słabości, nasze mocne strony. Mamy dużo mocnych stron jako Polacy. Niesamowicie dużo. Też. O! I jakie są te mocne strony? Mhm. No wiesz co, udało nam się zrobić coś niewiarygodnego. Siedzieliśmy w jakiejś kompletnej dupie przez 60 lat, czyli w komunie. I Polska jest absolutnie jednym z autorów przemiany na świecie. Bez jednego wystrzału takich rewolucji nie ma za dużo w historii. Żeby udało się imperium całe wycofać, położyć na kolana, oczywiście z pomocą Amerykanów, oczywiście z pomocą Watykanu, oczywiście z pomocą Brytyjczyków i innych nacji, ale przede wszystkim z pomocą Polaków. I to takich konkretnych Polaków, wiesz, jest grupa pewnie, nie wiem, kilkunastu tysięcy ludzi w Polsce, którzy są absolutnymi bohaterami. Bardzo dużo się mówi o Powstaniu Warszawskim, ja akurat nie miałem okazji brać udziału w Powstaniu Warszawskim, a jak widzę, wielu ludzi młodych nosi koszulki z Powstaniem Warszawskim, widocznie brali udział w tym zrywie. No ale jak miałem okazję być osiemnastolatkiem, to się tam naparzałem z komuną gdzieś tutaj w taki swobodniejszy sposób. Miałem paru kolegów, którzy byli absolutnymi bohaterami dla mnie ze studiów. Poznałem takich niesamowitych ludzi z pierwszych stron gazet na całym świecie, jak Lech Wałęsa, którzy też obalali komunizm i to były niesamowite czasy. To były takie czasy, gdzie nam się to udało. I wiesz, nie za bardzo nam, znaczy trochę nam pomagano z zewnątrz, ale to Polacy to wywalczyli. My mamy taką niesamowitą miłość do wolności i możemy sobie to zawdzięczać. Druga sprawa, jesteśmy bardzo niesamowicie zorganizowani.
nam się wydaje, że my jesteśmy Słowianami. W życiu nie jesteśmy żadnymi Słowianami. My w pracy, tak jak patrzę na moich kolegów, to my jesteśmy bardzo tacy germańsko-anglo-saksońscy. My jesteśmy bardzo zorganizowanym narodem. No może nie wieczorami na imprezach, bo wtedy faktycznie jesteśmy latynosami. Na szczęście jesteśmy latynosami, Słowianami, braćmi, ale tak w robocie i tak w tym, co się dzieje. Jak przyjeżdżam do Warszawy, to jestem dumny, bo na przykład moje postrzeganie, to takie zabawne, że moje postrzeganie Warszawy zawsze było takie po stanie wojennym, że to jest brudne miasto. I kiedyś mi uświadomił mój kolega mecenas, że wziął swojego syna 8-letniego do Egiptu. I ten synek tak patrzy na ten Egipt i mówi, ten syn mówi takie fajne zdanie, mówi: tato, tu jest tak brudno jak w Berlinie. Mówi chłopak z Warszawy, bo on po prostu takim czystym wzrokiem na to wszystko patrzył. Ja się zacząłem na tym zastanawiać. Mówię, kurde, no jeżdżę do Berlina. Wydawało mi się, że to Berlin przez zawsze symbol takiej czystości. No okazuje się, że nie, tam ciągle coś remontują. Mam przyjaciół, którzy mieszkają w Marsylii. Na przykład Marsylii, no prawda, przyjeżdżają do Warszawy. To jest takie czyste niemieckie miasteczko. No. Znaczy nie, no nie przesadzałbym. Teraz szedłem akurat koło Pałacu Kultury, więc bym tak strasznie przesadzał. Ale rzeczywiście jest coś w tym takiego niesamowitego, że my mamy bardzo dużo cech fajnych. Jeszcze jakbyśmy bardziej kochali własne jedzenie, bo teraz 3 miesiące nie jadłem polskiego jedzenia, po prostu tęsknię za polskim jedzeniem. No a potem mam po drodze wszystko, albo pizzę, albo sushi, albo coś tam, albo greckie, albo hiszpańskie, albo te, tylko nie polskie. Pół roku temu mnie zaprosili na jakąś niesamowitą imprezę, gdzie było 15 najlepszych kucharzy. To ja tam w ogóle nie wiedziałem, co ja jem. Coś, wszystko było w azocie, tam jakaś była, wiesz, takaś kuchnia była molekularna i tak dalej. Myślałem, że nie na tej planecie wylądowałem. No ja liczyłem jednak na coś takiego spokojniejszego. Już nie mówię kurczaka, no, ale jakąś perliczkę, no, wiesz, coś takiego no, bardziej naszego. No ale to może nam przejdzie. Znaczy taka miłość do tego zewnętrznego, bo we Włoszech, ja teraz będę potem płynął dalej do Grecji, po Sycylii pewnie. No więc tam knajpy generalnie w 97% są greckie w Grecji, no tak jakoś nudno. Ale oni po prostu gotują z tego, co jest lokalnie. A u nas ludzie zamawiają melona z szynką parmeńską. Ale to się chyba też zmienia. No może, ja trzymam kciuki, żeby się zmieniło, no bo będę szukał, bo jestem fanem polskiego jedzenia i w ogóle jestem fanem lokalnego jedzenia, może inaczej, nie polskiego, tylko lokalnego po prostu, z tego co jest, budowania z lokalnych rzeczy i tego typu historii. Nie, no fajnie, dobrze się mieszka w kraju, który jest bezpieczny, bo Polska jest bezpiecznym krajem. I takim, w którym jak się wychodzi na ulicę po 22, to no, może być różnie, ale akurat Warszawa jest takim miejscem, które jest nawet dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz po paru latach, to myślę, że jest dosyć bezpiecznym miejscem. Różne rzeczy się dzieją, ale jak się porówna, jak ktoś trochę podróżuje, to bywa różnie, tak? To więc u nas nie jest źle. Andrzeju, wróćmy jeszcze do czasów przed twoją podróżą. Mhm. Co robiłeś wcześniej? O Jezu. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Znaczy ja w ogóle mam tak, że ja sobie wymyśliłem tę podróż, jak byłem bardzo mały. Potem przez przypadek mnie wciągnęło trochę odkurzaczem do tych wszystkich przemian. Więc pracowałem dla polskiego prezydenta w Belwederze. Jak mówię w jakimś barze zagranicznym, pokazując na wódkę Belwedere, że w tym pałacu pracowałem, to wszyscy mnie klepią. I tak, oczywiście, napisz jeszcze kolejkę. Ale ty miałeś chyba w ogóle 23 lata, jak zacząłeś tam pracować, tak, prawda? Ale to były takie czasy, znaczy moje pokolenie było niesamowite, bo myśmy jako kolejne pokolenie obalali mur, no i ten mur nam w rękach runął, tak? Bo ja się zabrałem za to w 84, a w 89 już muru nie było, więc jakby to było fajne, że to nie było kolejne przegrane pokolenie, tylko kolejne wygrane pokolenie. I dzisiaj moi koledzy są od mniej więcej 20 lat, ci na przykład, którzy są w polityce, rządzą, tak? Jedni i drudzy, bo ja mam kolegów ze wszystkich opcji. Nie, z prawie wszystkich, przepraszam, z niektórymi opcjami się nie, od 20 lat jeszcze nie pogodziłem. Ale pewnie ci, którzy poszli do biznesu, tak samo się rozeszli, więc jakby, no tak. Ja próbowałem robić biznes przez 2 miesiące w Polsce, bo wróciłem z Anglii z takiego szkolenia właśnie dla dziennikarzy podziemnych, niezależnych. No ale potem dostałem telefon z Belwederu i podobno się nie odmawia takim telefonom, więc tam 2,5 roku siedziałem. Zwiedziłem cały świat Tupolewem 154, ale ostatnio słyszałem, że on już nie lata. Potem minister Skubiszewski i później Bartoszewski zaproponowali mi pracę u siebie, a Andrzej Olechowski również. Więc tam spędziłem 5 lat jako zawodowy dyplomata. Potem trochę się czymś zająłem, ale jednak nie, to serce, znaczy ja to robiłem i oczywiście to była fascynująca historia, znaczy dzisiaj to jest nie do powtórzenia w ogóle, to moje pokolenie przeszło,
bo ja taki za mądry nie jestem na te wszystkie rzeczy. Wszystko robiliście po raz pierwszy chyba. Wszystko robiliśmy po raz pierwszy, tak. Nawet wymyślaliśmy wszystko, ale wszystko od początku. To zabawne, bo koła nie trzeba wymyślać, więc trochę tam próbowaliśmy z zachodu ściągać. Tak by dużo rzeczy się jakby robiło tak, że powiedzmy w moim zwariowanym życiu, żeby założyć biuro prasowe prezydenta, to pojechałem na ten Downing Street do brytyjskiego premiera i podglądałem to stamtąd, tak? No, na przykład, no bo tak, mieliśmy taką skalę porównawczą. Ale no dzisiaj te rzeczy są niemożliwe, ale wtedy jak na przykład zakładałem firmę i ta firma 2 miesiące była ze mną, no to była abstrakcja kompletna. Trzeba było się w ciągu miesiąca nauczyć wszystkiego. Marketingu, biznesu, jakichś tam no, zasad podstawowych. W latach 90. W samym początku lat 90. Tak, tak. Ja się załapałem na 3 miesiące bycia kapitalistą, będąc totalnym humanistą i idiotą, kompletnym biznesowym. A po 3 miesiącach już dużo rozumiałem. A to czym było się zajmowałeś? Wiesz co, no właśnie niczym, bo ja miałem dobre garnitury z Anglii, szyte na miarę. Przyjechałem tutaj z jakąś nieprzyzwoitą ilością pieniędzy, bo rząd brytyjski wziął 30 ludzi. Nie będę nawet mówił kogo, bo by się telewizja publiczna teraz za głowę złapała, że on też tam był ze mną. No i wzięli takich tuzów 30 właśnie z podziemia. I dawali nam jakieś straszne ilości pieniędzy jako stypendium. Parę tysięcy funtów miesięcznie w 90 roku, plus jeszcze zarabialiśmy pensje normalne. Ja pracowałem w BBC w The Scotsman, takim zacnym piśmie, więc to pół roku wszystko trwało. No i tu przyjechałem, wymyśliłem sobie, bo rodzice zapomnieli powiedzieć, że pieniądze są do życia potrzebne, bo ja zawsze albo protestowałem, albo tam coś pisałem książki, albo jakieś tam do szuflady, albo coś innego robiłem. No ale głównie zajmowałem się tym, żeby obalić komunę, żeby w końcu ten cholerny system się stąd wyniósł. No i zapomniałem, że trzeba zacząć żyć. Potem się okazuje, że moja dziewczyna mnie zapytała, że może byśmy wynajęli jakieś mieszkanie, a nie miałem za bardzo za co, tak? Więc się za to zabrałem. No i ja po prostu zrobiłem piękne biuro. Ja lubię ładne rzeczy. Ja mam taki, niestety taki przypadły, że ładne rzeczy. Więc zrobiłem na Lwowskiej Róg Koszykowej przepiękne biuro. Własnymi rękoma tam odgruzowywałem jakichś pijaków, wyrzucałem z piwnicy, robiłem tam, cała Warszawa jeszcze wyglądała mega niefajnie. To wszystko było szare, brudne, takie zapijaczone. I myśmy zrobili taki totalny zachodni luksus. Nawet do Berlina jeździłem właśnie wtedy, żeby zobaczyć, jakie tam trendy panują. Po czym jak otworzyliśmy ten biznes, to się okazało, że my nie wiemy, po co myśmy ten biznes otworzyli. Tak. I miałem tylko 2 miesiące właśnie na to, żeby zarabiać pieniądze na czymś. Więc ja dużo rzeczy wtedy robiłem. Wystrojami wnętrz się zajmowaliśmy, pamiętam, składaliśmy komputery, nawet nie wiedziałem, co to są komputery dokładnie, ale mieliśmy Politechnika obok i tak dalej. No i no, dokładnie. Tak, i to było. Tak, no. To były jakieś zwariowane czasy. No i po 3 miesiącach zarobiłem na swoje mieszkanie i Volvo. I tak, no, a potem był telefon i sprzedałem tę firmę, bo zostałem szanownym urzędnikiem i zarabiałem nawet chyba 1900 zł. Pamiętam, że zarabiałem 3 razy mniej niż moja sekretarka w biznesie prywatnym. No ale to był honor, to było coś fantastycznego. To jest coś, do dzisiaj mi się gęba uśmiecha, bo jednak jak płynę pod polską banderą, to nie jest wyraz jakiegoś nacjonalizmu, tylko to jest wyraz tego, że to jest taka historia o tym, że coś się udało. To znaczy, że ten mur się rozwalił, że to jest wolność, że ja mogę pod tą polską banderą płynąć. I fajna jeszcze rzecz, że mnie często mylą z Monaką teraz na Morzu Śródziemnym, bo myślą, że jestem z Monako. No jak jest biało-czerwona, tylko odwrotne, to jest Monako, bo Polskie nie znają bandery. Polacy prawie nie żeglują, a jak żeglują, to bardzo mało, a już na pewno nie pod polską banderą. Robimy jako urzędy wszystko, żeby Polacy nie pływali pod polską banderą, więc jak się uparłem i to robię, ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. W Holandii jak ktoś kupi banderę za 50 euro, to może płynąć do końca życia i mieć święty spokój. A u nas jest tak, że jednak ta ilość biurokracji jest dosyć duża, ale to mnie nie zraża, bo komuna była 100 razy gorsza, więc jakby sobie radzę z tym. Jakoś. Nie, więc fajnie się mieszka w Polsce. Jak się porównuje Sardynię i Polskę, to tak naprawdę to tylko zależy od tego, jak my się czujemy, tak? Co mamy w głowie. Bo pewnie w Syrii, w Aleppo jest gorzej. To znaczy, jak nie mam wody dla własnego dziecka, to mówię problem i mówię kryzys i mówię tragedia. A ja i na Sardynii, i w Polsce spotykam ludzi, którzy używają słowa tragedia i kryzys, a nie wiedzą, o czym mówią. Kompletnie. Oni nie mają pojęcia. No, znaczy, dla nich to jest ich skala, tak? Siedzę obok w restauracji i ktoś mówi, że to jest tragedia, bo tam wodę podali nie taką, prawda? No i to jest tragedia. No to no, może być dla kogoś tragedia, ale to dosyć zabawne, jak się to porównuje, nie wiem, z przejściem sztormu 48 godzin za sterem. To nie jest tragedia. To jest takie, no, chciałbym mieć takie tragedie w życiu, no. Tyle. I teraz bardzo bym chciała się od ciebie dowiedzieć, jaką najtrudniejszą lekcję dało ci morze. Morze? Taką niewiarygodną, której w ogóle nie wierzyłem, że to jest możliwe, to nauczyło mnie cierpliwości.
bo jestem tak niecierpliwy, że wszystko chcę mieć na przedwczoraj, w ogóle masakra, a nauczyłem się cierpliwości i to takiej do zera, to znaczy jak nie wieje, a jesteś na środku oceanu albo morza, no to po prostu nie płyniesz, no i można sobie potupać, tam się podenerwować i nic nie zrobisz, no więc to jest fajne. Ekstremalnych warunków jest tak dużo, że ja nie jestem synem Rambo, tylko jestem zupełnie przeciętnym facetem z bardzo przeciętnej rodziny warszawskiej. Ale twój tata pracował w marynarce wojennej. Nie, był marynarzem w marynarce wojennej na, wiesz co, to jest fajna część mojej historii, bo on był, ja w ogóle ostatnio będę szpanował, bo się dowiedziałem o mojej rodzinie dużo rzeczy. Znaczy tak, o tacie wiedziałem, bo na zdjęciach go od dziecka oglądałem, że był marynarzem w marynarce wojennej, ale w takiej normalnej 3-letniej służbie. Z wyłączeniem jednostki karnej, bo tam go wysłali na 3 miesiące, bo miał bardzo bogate życie i zanim moją mamę poznał, w związku z tym go wysłali na chwilę tam na 3 miesiące. Miał taki fajny charakter. Nie dawał się w kaszę dbać. No więc jak już ten. Ale generalnie był w mundurze marynarki wojennej przez te 3 lata. Pływał sobie z Westerplatte, jeszcze z zupełnie kultowej jednostki Westerplatte, gdzie do Sopotu. No tak, tak, już przemilczę po co, ale no, pływali tam w 6-7 chłopaków. No i to były niesamowite czasy, bo on mnie natchnął taką możliwością zetknięcia się właśnie z morzem bezpośrednio. Pokazał mi zresztą morze. Nie nauczył mnie żeglować, ale pokazał mi morze. Potem jak byłem już oficerem na takiej łódce regatowej Hadar, to jest taka legendarna łódka, też jachtklub marynarki wojennej, to przed wyjazdem do Kłajpedy i przed wypłynięciem z Gdyni opowiedział mi historię mojego. To stryjeczny dziadek się chyba nazywał, to jest brat rodzony mojego dziadka. I ojciec mówi, to odwiedź w Kłajpedzie, jest tam nazwisko Jankowski na grobach, bo to jest brat rodzony twojego dziadka, zginął w sztormie na Bałtyku. Ja mówię, co? Jak to w sztormie? No był rybakiem. No to w ogóle nieznana historia, bo on był z Warszawy i go AK, był w AK i tu go zgarnęli na ulicy. Wsadzili go w pociąg, wywieźli go do jakiegoś gospodarstwa rybackiego w Kłajpedzie, wtedy Niemcy to mieli. Niemiec walczył na froncie tam wschodnim, a Niemka się zajmowała tym gospodarstwem, więc brat rodzony mojego dziadka się dosyć skutecznie zajął tą Niemką bardzo szybko. Przy okazji do tego stopnia skutecznie, że mu załatwiła przepustkę do Warszawy. On wrócił tu do Warszawy, no ale napisał jakieś 4 listy miłosne, a on nie wracał. Więc 5. list miłosny brzmiał tak, jak nie wrócisz ty z tego, to ja cię podam na policję miejscową. No i wrócił i miał załogę Francuzów i zginął w sztormie. To jest niesamowite odkrycie, bo ja tego wcześniej nie wiedziałem. A już zupełnie niedawno, i to był dla mnie szok, prowadzę teraz od niedawna coś takiego jak Safety First with Captain Andy, bo uważam, że mamy trochę na bakier z bezpieczeństwem generalnie jako społeczeństwo, a to jest niefajne, bo bezpieczeństwo powinno być sexy. Ja pamiętam zajęcie jakiś BHP, to przychodził jakiś leśny dziadek i mówił znudzonym głosem o załamaniach otwartych albo o tym, że gaśnicę trzeba używać. No i to jest nudne. A generalnie kraje, które dbają o swoje bezpieczeństwo, mają dłużej prezydentów w kadencji, mają w ogóle dowództwo, jakieś tam im nie spada samolotami, nie mają tyle wypadków morskich, co my. My mamy tyle wypadków morskich, co Wielka Brytania chyba, już nie sprawdzałem statystyk ostatnio, ale to jest nieprawdopodobne. Mamy pewnie z 5 tysięcy razy mniej jachtów. Porównywanie. Nieprawdopodobne. Tak, w Polsce mamy 2000 jachtów, a tam jest 2 miliony, tylko że potem ja co chwila słyszę, że coś się w Polsce wydarzyło. I to się nie bierze z przypadku. Nie biorą się z przypadku samochody, nie biorą się z przypadku różne inne rzeczy, więc jakby mam takie wewnętrzne przekonanie, że jakoś tam i potrzeba, to jest moja wewnętrzna potrzeba życiowa, żeby po prostu trochę o tym mówić. No i na sali był fantastyczny mój kolega, z którym wiele lat temu żeglowałem się tam na Atlantyku, Urbanowicz. I on mi się zawsze chwalił i to mnie zawsze jakby tak dumą napawało, że znam takiego człowieka. Teraz są 2 filmy o Dywizjonie 303. On się zawsze chwalił, że jego dziadek był bratem rodzonym dowódcy Dywizjonu 303, Urbanowicza. No ale strasznie teraz mogę się być dumny, bo się okazało, że na sali był Andrzej Krasnodębski, moja bliska rodzina. No i okazało się, że moja bliska rodzina, tylko się muszę teraz od Andrzeja dowiedzieć, kto to dokładnie dla mnie jest, był założycielem i pierwszym dowódcą Dywizjonu 303, Krasnodębski. Fajnie, no tam się spalił bardzo szybko, ale zakładał ten dywizjon i był jego pierwszym dowódcą, więc fajnie. Więc, zresztą czuję to w sobie trochę, tak? Trochę wikinga czuję w sobie, trochę tego Krasnodębskiego. Trochę tego Jankowskiego właśnie z tego Bałtyku i tyle, ale jestem z Warszawy, to znaczy bardzo wielu ludzi, którzy pływają, to są ludzie z Krakowa, Wrocławia, Poznania, nie tylko z nadmorza, chociaż ci też są bardzo fajni. O, tak to wygląda na morzu. Ale zabierasz też w rejsy osoby, które czasami zdarza się, że są tam w ogóle pierwszy raz, prawda? Tak.
w ogóle nie wymagam jakiegokolwiek doświadczenia morskiego. Do mnie przyjeżdżają ludzie albo na wakacje turystycznie, w ogóle tak na luzie. Wtedy pompujemy zielonego krokodyla i tak jest lajtowo. Albo przyjeżdża, albo on już jest strasznie zmęczony, ten krokodyl, no ale już nie będę w szczegóły wchodził. Druga sytuacja to jest taka, że miałem w tym roku bardzo fajnych ludzi, typu żeglarze, tam z jakiejś półki europejskiej i tak dalej. Ja się najbardziej boję żeglarzy, bo teraz jak na chwilę nas nie słuchają, to powiem, to oni tak średnio coś tam potrafią. No i tak trzeba ich oduczyć tych przyzwyczajeń i nauczyć zupełnie innych. Właśnie na przykład procedury bezpieczeństwa, tak? Ja pływam 8 lat na Bałtyku, czy 10 lat na Bałtyku, od tam jakiegoś marca, kwietnia do listopada, w taki sposób, że dzisiaj mi się włos na głowie jeżdża, co my się tam wyrabiali. Bez kamizelek ratunkowych, bez przygotowania, bez akumulatorów, ze zepsutym silnikiem, z czymś tam jeszcze i dawaliśmy radę. Znaczy, to są bardzo dzielni ludzie, absolutnie chylę czoła, czego się od nich nauczyłem. Natomiast z drugiej strony to po prostu było głupie. No, to po prostu mówiąc krótko, było głupie, bo człowiek jak ma źle przygotowaną łódkę, to szybciej tonie, no, albo przynajmniej prawdopodobieństwo jest szybsze. No i przyjeżdżają różni ludzie i fajnie, bo ja lubię ludzi. Znaczy, nie jestem fanem ludzkości jako takiej, bo jesteśmy taką stonką trochę i zjemy tą planetę na nas, ale ludzi uwielbiam. Ja ten rejs robię jakby sam. Ten rejs jest, to jest mój rejs dookoła świata, ale wszyscy, którzy do mnie wchodzą, są tam nominowani od razu, do wszystkich mówię, jak do facetu mówię, panie admirale, żeby mnie przykrości żadnej nie zrobić, bo to na lądzie jest bardzo ważne i potem zostają naprawdę pierwszym, drugim, trzecim oficerem, kobiety raczej syrenkami, a faceci pierwszym, drugim, trzecim oficerem w rejsie dookoła świata i to nawet formalnie, bo ja muszę ich wpisać do dziennika jachtowego. No i tyle. I tak już od czwarty raz to robię. Czwarty rok. Jak nie pływam, to opowiadam o tym na lądzie. No właśnie teraz przyjechałem trochę, mam jakieś tam występy na lądzie i będę o tym gadał, co ja tam robię. Fajne to jest, że Polak tak sobie płynie. Oczywiście zapewne wszyscy, którzy opłynęli świat dookoła samotnie i bez zatrzymywania się, gardzą takim żeglarzem, co to się tam zatrzymuje co chwilę. Zresztą w 2015 roku od razu ogłosiłem, że jestem najgorszym żeglarzem na świecie i że w ogóle będę najwolniejszy i tak dalej. A zupełnie serio, po prostu to rekordy nie mają sensu. Jak ktoś nie zna morza, to się spieszy. Na lądzie się spieszymy. Na morzu się nie należy spieszyć. Morze jest bardzo refleksyjne, a poza tym morze samo ustala reguły. I tam nie można się spieszyć. Jakbym opłynął świat nie zatrzymując się, notabene między nami nikomu nie wypominając, ci ludzie też się zatrzymują. To nie jest tak, że bardzo niewielu się nie zatrzymywało. Oni się zatrzymują czasami na jeden dzień, czasami na jeden tydzień, czasami awaria, czasami coś. Czasami płyną kanałem panamskim i trzeba tam pilota wpuścić na pokład. Więc jakby dla mnie różnica jest tylko taka, że ja się zatrzymuję na miesiąc albo na pół roku w danym miejscu, tak? I też tam pływam, ale w okolicy i potem się przenoszę. Łódka zrobi wszystkie mile morskie, każdą mile morską ze mną na pokładzie, bez innego kapitana, więc ja będę jedynym kapitanem tej łódki, ale fajnie jest pływać z ludźmi i jakby pokazywać im na przykład, ja znam tak dobrze już teraz Sardynię, że jestem naprawdę no, takim oprowadzaczem, takim człowiekiem, który jest tam na miejscu, mógłbym być, oprowadzać wycieczki, tak? Notabene poznaję tych ludzi miejscowych i staram się jak najwięcej od nich wyciągnąć. Mówisz po włosku? To jest tragedia, bo jak po prostu ja jeżdżę do Włoch 29 lat swojego życia. Bardzo płynnie zamawiam wino. Super leżę na plaży po włosku. No w ogóle robię wszystko po włosku, natomiast gadam beznadziejnie. Nawet kiedyś kurs intensywny tygodniowy sobie wziąłem po włoski, ale to jest, no mój włoski jest tragiczny. Nie, także, znaczy inaczej, jak ludzie przyjeżdżają, to myślą, że ja gadam po włosku. Ja nie mam żadnych problemów. Kiedyś z jakimś Japończykiem 6 godzin w Grecji gadałem po japońsku. Znaczy ktoś mnie zapytał. Po japońsku? Po japońsku, tak. Oni mnie zapytali, że ja znam japoński. A ja po prostu karate kiedyś studiowałem i liczę do 10, mówię hajime, Mokusurei i tak dalej, jakby to mi pomogło z nim gadać. Nie, no gadaliśmy o II wojnie światowej, no tam pokazywałem mu samolot, który spadał na Midway i tak dalej, rękoma gadaliśmy przez 3 godziny. Poza tym przy sake i przy winie to się wszystkim dobrze gada. Więc tak na serio, lepiej by mi było z włoskim, dlatego, że wtedy wchodzisz naprawdę głęboko w kulturę, a nie się po niej ślizgasz. No ja tak robię tyle, co mogę, no gdzieś tam staram się. Do Grecji, no to na przykład w Grecji przez wiele lat zamawiałem 2 razy więcej wina niż we Włoszech, bo we Włoszech jest mezzolitro winobianko, można zamówić, czy pół litra, a w Grecji było enaki lo parakalo, nie wiedziałem jak jest pół. No teraz wiem, że jest miso, a się nie przyznaję. A w każdym razie w restauracji no, brylowałem. Język jest fajny, no, ale ja znam Grecję tę starożytną, bo ja ją studiowałem. Ja jestem zakochany w Grecji, bo ona nas wszystkiego nauczyła. Notabene wszyscy ci, którym się wydaje, łącznie z Grekami, że tam jest kryzys, to ja życzę takiego kryzysu. Nie ma żadnego kryzysu, oni kochają życie.
Oni są nadal najmądrzejszymi ludźmi w Europie. Oni nadal mają czas na życie. My nie. My mamy milion spotkań, my biegamy za pracą, my spłacamy kredyty, my odnosimy sukcesy i tak dalej. Grecy nie odnoszą sukcesów, ale Grecy mają czas na 5 godzin siedzenia z przyjaciółmi, rodziną i rozmawiania o życiu. Na życie. Tak, i to jest super. Oni mają czas na życie, a my tak nie za bardzo. Więc płacimy taką walutą jak czas i życie za coś, co w ogóle... Ale szukamy tego dobrego życia, szukamy tego szczęścia, a myślę, że Grecy tego nie robią. Ostatnio robili badania DNA i okazało się, że ci Grecy to są jednak nie jakaś napływowa ludność, tylko to są ci Achajowie, to są ci ludzie sprzed tysięcy lat, że to jest to samo oryginalne plemię. I to coś znaczy, że te wszystkie rzeczy, które wymyślili sobie jako grecką kulturę, no ma to znaczenie. Może nie tak przerysowane jak w takiej komedii o wielkim weselu, gdzie wszystkie słowa pochodzą z greckiego, ale, bo może nie wszystkie, ale trochę takie jest. No ja bym wszystkim życzył, żeby... I może też jest takie. Jak pytałaś o to, czego może uczy, to może uczy uważności. To znaczy u mnie, jak ludzie wsiadają, to pierwszego dnia strasznie dużo mówią, jakieś nazwiska takie wymieniają dziwne, z Żoliborza, z Polski, tam jakieś w ogóle mają dużo problemów. Ale już drugiego dnia widzą fajnie, że tam kolor wody jest inny, że to niebo i tak dalej. A trzeciego dnia jest taki zazwyczaj, trzeciego, czwartego dnia, ale zazwyczaj trzeciego, jest taki magiczny wieczór, gdzie my się do siebie nawet godziny nie odzywamy. Jak jest zachód słońca i jesteśmy na kotwicy, jest zatoka i nagle jesteśmy fragmentem planety. Po prostu, bo my jesteśmy fragmentem planety. Nie jesteśmy, ludzkość jest jednym z milionów gatunków. W ogóle o tym zapomnieliśmy. Jesteśmy już tak poukładani, szczególnie w miastach, tak łatwo o tym zapomnieć, tak łatwo sobie dać wmówić, że my tu rządzimy, jak już w ogóle mamy jakichś prezydentów, premierów, że my tu planetę, nawet mi jest żal czasami tych zielonych, którzy też tę planetę znowu ratują, a ta planeta posprząta, znaczy ona sobie rozwiąże ten temat, bo tam gatunki nie takie jak my już wyginęły, a też już rządziły tam chyba takie duże, tam latały te tyranozaury i też myślały, że już mają wszystko poukładane przez setki milionów lat, więc planeta sobie poradzi bez nas. Bez tego. Natomiast może bardzo uczy takiego rozróżniania, na przykład co jest ważne, co jest nieważne, ale to jest dla mnie, tak? To jest moja lista, playlista tego, co jest ważne, nieważne, ale na pewno jak jestem tutaj tydzień, czy dwa, czy trzy i pewnego dnia łapię się na tym, że o, to espresso jest źle zaparzone, to już jest czas wracać na morze, to znaczy już gwiazdorze, już jest taki czas, gdzie widzę, że to jest w ogóle, zajmuję się bzdurami po prostu, naprawdę. Już zaczynają mnie bzdury może nie denerwować, ale takie już zaczynam zwracać na nie uwagi, a ważne, żebyśmy zdrowi byli. O, tak. Wspominałeś też, że na morzu nie można niczego oszukać, tak? No to jest cudowne. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ani nie jestem psychologiem, ani ginekologiem, ale to jest po prostu tak, że na morzu jesteśmy prawdziwi. Jak wchodzą ludzie i coś opowiadają o sobie, to potem jest tak, że ja widzę to po dwóch minutach, bo ja muszę z tymi ludźmi pływać potem 24 godziny na dobę przez parę tygodni, więc jakby ktoś tam miał takie mega zaburzenia duże, to musiałem go już wysadzić na samym początku, no ale to się na razie nie zdarzyło, selekcja jest, ale to jest trochę tak, że nie można udawać odwagi, jeśli człowiek nie jest odważny, a w ogóle nie warto być odważnym, warto być przezornym właśnie. Ale miałem wiele takich sytuacji, gdzie ludzie coś tam o sobie mówili, a 20 minut później, jak już jest strefa komfortu, wyjechała za główki portu, no to nagle, no tam jest tylko prawda. Tam jest tylko prawda o człowieku. To czy na przykład, nie mówię o chorobie morskiej, nie mówię o tym, bo jeśli człowiek nie może pracować, to po prostu nie może. To jest zresztą naturalny, fajny proces. Ale mówię o tym, że jak ktoś jest egoistą, to nie sprząta. Jak ktoś pomaga, to natomiast pomaga we wszystkim. To od razu po prostu widać niesamowicie, bo to jest mała przestrzeń. I ludzie się poznaje niezwykle. Ja jestem do bólu szczery. Tak szczery, że na początku to widzę, jak ci ludzie między sobą tak się wymieniają takimi spojrzeniami. Takimi. Potem mówią, no Andy, czy ciebie można tam zapytać o coś? Ja mówię, wal, tylko się nie przeraź odpowiedzią. I potem oni zaczynają robić to dokładnie to samo. No, ostatnio miałem takie małżeństwo i tam najpierw ona do niego przez dwa dni, bo ja ostrzegłem, że to bardzo szowinistyczna łódka i takich nasłucha się takich rzeczy, które tylko faceci między sobą mówią, więc ona była taka przerażona, co ten jej mąż zaczyna gadać pod moim wpływem. No ale potem ona trzeciego dnia zaczęła rozmawiać jak z koleżankami. No i on był znowu w szoku, że ona w ogóle takie rzeczy ma w głowie, tak? Także ludzie się pogłębiają i to jest takie fajne, że
że może jest takie bardzo szczere, no bo nie da się zrobić czegoś, czego nam, może nam nie pozwoli na to, tak? Ja nie mogę płynąć pod wiatr, na przykład, tak? Nie da rady. No, mam łódź żaglową, więc mogę motor włączyć, oczywiście na silniku pojadę pod wiatr, ale już na żaglach, no tak fizyka działa, że nie pojadę. Mam kąt martwy i muszę tam się halsować, czyli omijać to. I robię różne inne rzeczy, które są zgodne z naturą. Jeśli tu pada, to włączamy wycieraczki albo zostajemy w domu. Jeśli tam pada, jestem w morzu, no to ja płynę dalej. Tak? Nie mogę się zezłościć na tę grę komputerową, ją wyłączyć, pójść spać i powiedzieć, dobra, to już jutro zagram, dokończę ten czwarty sezon. Tylko ja muszę to zrobić tak, żeby dopłynąć do tej Sycylii. Teraz będę miał ze 200 mil morskich, a w ogóle z 500 mil morskich przed sobą Sardynia, Sycylia zrobię, żeby tam jeszcze północ Sycylii opłynąć. I to jest fajne, bo to jest taki prawdziwy rejs, prawdziwe emocje, prawdziwe niespanie parę dni i nocy i takie zetknięcie się z samym sobą, ze swoimi słabościami, więc tam się niczego nie udaje. Jak byłbym już złym nawigatorem, złym meteorologiem, złym kapitanem, to już bym pewnie dawno nie żył, bo to jest czwarty rok i tak mam sam dla siebie weryfikację codzienną, że jakoś tam dałem radę. I w takich miejscach jak Rotterdam, gdzie jest teraz w tym momencie jak rozmawiamy, na wodzie jest 5300 statków, z czego 16 widzisz, a z czego 8 jest na kolizyjnym. No ale masz też cudowne miejsca, gdzie tak jak na Sardynii najczęściej jest tak, że nikt cię nie chce zabić, aczkolwiek w ramach mojego włoskiego wymyśliłem sobie taką, jak łamiesz prawo drogi, a tam Włosi prawie w ogóle nie rozumieją, co to jest prawo drogi, że jak jestem pod żaglami na otwartym morzu, niektóre nam statki ustępują, no bo ci zawodowcy nam ustępują, natomiast no jedzie taka motorówka za tam milion dolarów i on nam średnio zwraca uwagę na innych ludzi, bo mu od razu licencję dali razem z tą motorówką, no to jest słabe. No ale krzyczę wtedy do nich, jak już są bardzo blisko i tam nie mijają, krzyczę do niego Capitano Schettino, bo to jest Costa Concordia ten. I to ich do szału doprowadza, to jest jedyne, co niegrzecznego robię we Włoszech i to ich naprawdę doprowadza do szału, no bo to ten pan się zapisał bardzo źle w historii żeglugi, więc jakby to ich rusza, a robię to dlatego, że Anglicy mnie tego nauczyli. Jeżeli łamiesz prawo drogi, to i ktoś łamie prawo drogi, to zwróć mu na to uwagę, to może jak on do domu przyjedzie, już ochłonie po tym kapitanie Schettino, to jak ja mu mówię, że łamie collision regulations, to on może do tej książki zajrzy. 1 na 10, tak? Taka naiwna jest myśl, że może tam ktoś zajrzy i może kogoś innego nie przyjedzie. Ale to nie jest teoria, bo ja byłem tam na Sardynii, a tutaj z Polski doszły mi wieści, że jakaś polska rodzina zginęła w Czarnogórze, bo byli na żeglówce, motorówka na nich wjechała, rodzice zginęli i trójka dzieci na pokładzie i ich została osierocona. Więc ja nie mówię o teorii, ja mówię o praktyce. Na morzu zresztą wszystko jest bardzo, bardzo praktyczne, tak jak w samolotach. Tak? Tam się nie da nic oszukać i jak ktoś nie umie latać, to nie powinien wchodzić za stery samolotu. Tak samo jak ktoś nie umie pływać, to po prostu nie powinien być kapitanem na jachcie. Ale jak ktoś jest na przykład złym prezesem, to nie widać tego tak łatwo na lądzie, prawda? Jakby to już nie jest tak prosto zdefiniować. No trochę przez wynik spółki czy tam firmy, ale to też jest różnie. No. A na morzu jest fajne, że jak ktoś tak nie ogarnia, to po prostu nie ogarnia. No i tyle. Także mam system żółtych kartek, takich przód, tył, prawa, lewa i tam się jakoś poruszam na tym jachcie. A czy jest coś, co odkryłeś w sobie w trakcie podróży, co cię jakoś specjalnie zaskoczyło? Coś, czego myślałeś, że nie masz? Fajne pytanie. Z niepokojem idę w stronę odpowiedzi nie, bo ja się 15 lat przygotowałem do tej podróży. Znaczy najpierw zrobiłem wszystko i utytułałem się na Spitsbergenie, no w Tajlandii, na Seszelach i na Karaibach też się 10 lat tytułałem, ale na Morzu Północnym 10 lat na Bałtyku, żeby się poznać, znaczy żeby pokazać sobie takie ekstremalne zupełnie rzeczy, tak? Spędzić 24 godziny na tratwie ratunkowej w listopadzie przy 2 stopniach wody, być bez ogrzewania na Spitsbergenie, płynąć do Norwegii 10 dni nocy w jakimś horrorze zupełnym. Więc chyba nie. Natomiast jak się budzę... Nie, jak powiem szczerze, to będę strasznie banalny i taki w ogóle aż w ogóle wstydzę się tego porównania. No śmiało, to jest podcast. Ale no właśnie, dokładnie. Łzy mi lecą teraz. Jest taki film, taki banalny film, Perfect Storm, z Clooneyem. I to jest taka hollywoodzka produkcja, ale tam jest najpiękniejszy opis tego, jak się może czuć kapitan. On jest z statku rybackiego, jak wychodzi z portu. I tam opisuje powoli, że tu po prawej stronie latarnia, tu jakieś tam mewy, tutaj mgła wschodzi, tu chłopaki się krzątają i tak dalej. Ja dokładnie tak mam, to znaczy ostatnio miałem parę lat temu kolegę, który był pierwszy raz w życiu na morzu w nocy i płynął pod żaglami w czasie, jak była pełnia.
I on mi rano powiedział, że to był jeden z najszczęśliwszych dni w jego życiu, bo to się nie da opisać, co czujesz, jak stoisz za sterem Maleny, który ma 11 ton i po prostu te 11 ton jest tak gładko posuwa się po mega płaskim morzu, bo akurat tak było, i jedziesz w takim torze tego księżyca, bo to jest po prostu, droga jest srebrna, to się płynie po czymś srebrnym, to wygląda po prostu, no nie jestem w stanie scenografii sobie wyobrazić w żadnym teatrze, który daje ci planeta Ziemia. I on mi tak rano z wypiekami opowiadał, Andy... Jak po Drodze Mlecznej. Tak, dokładnie tak, bo a o Drodze Mlecznej też zaraz opowiem, i jakby to jest tak, że on mi tak z wypiekami opowiadał, słuchaj, będziesz mi zazdrościł, bo się tak czułem, a ja mówię, Marcin, ale tak serio, to ja się tak codziennie czuję. Znaczy nie przeszło mi, bo to jest taka sytuacja, gdzie mamy świadomość tego, znaczy żeglarze na pewno mają taką świadomość, że jesteśmy częścią tej planety. Mój top mojego masztu, i to też słyszałem pierwszy raz, mi to Natasza Caban opowiadała, jak się czuła na Pacyfiku, mój top masztu szoruje po Drodze Mlecznej. Są takie dni, kiedy wypływamy, na przykład nie widzimy lądu 2-3 dni, jest daleko, nie ma tego oświetlenia, które jest w Europie, w Indiach, cała Ziemia już jest nafaszerowana LEDami albo żarówkami, i nagle człowiek się kładzie, ja w tym roku to miałem w styczniu, że leżałem i mój top masztu dotykał gwiazd, bo to tak wygląda, bo w nocy jesteś na kotwicy, to używasz białego światła widocznego dookoła widnokręgu, to wygląda jak gwiazda i naokoło są gwiazdy i właściwie to się rozlewa w to, że nie wiadomo, która część to jest twój maszt, a która są gwiazdy, i wtedy się człowiek czuje absolutnie niesamowicie. No przecież nie będę mówił, że prawie się popłakałem, bo to było głupie, ale to było niesamowite przeżycie. To było takie przeżycie, jak ktoś oglądał film Avatar i tam jest taki moment, kiedy się podłączają do planety, to ja przeżywam czasami takie rzeczy raz, dwa razy w tygodniu. Znaczy, gdy się podłączam do planety, w ogóle już nie jestem, znaczy człowiekiem to już od dawna nie jestem, znaczy szympansem jestem 17-letnim przy moim stylu życia, ale odłączam się od tego myślenia o sobie w kategorii Polak, ja, moja, facet, i tak dalej. Ja i tak dalej. Tak, tylko jesteś fragmentem, gadam z łódką, to jest normalne, ale to jest fajna łódka, to z nią warto gadać. Zresztą Anglicy tak mają, bo to fajne, że Polacy mówią jacht, chociaż mówią też łódka, a Anglicy mówią o jachcie ona. Jakby ja jestem też brytyjskim kapitanem jachtowym i my mówimy o niej ona i zwracamy się do niej jak ona. Pewnie ze względu na ilość kłopotów, które powoduje i rzeczy, które robi. Trochę tak jak z włoskimi samochodami. tak. Tylko tam się jeszcze bardziej psują, a ta bardziej skręca w stronę, którą chce. No i tyle. No. Także nie wiem, czy czegoś się o sobie... Ja nie chcę się za bardzo o sobie dowiadywać, bo na przykład napisałem książkę, którą skończyłem dzisiaj redagować i która jest teoretycznie o mnie, bo to jest jakby zbiór opowieści. No ale prawda o tej książce polega na tym, że ja na swoje urodziny chciałem napisać zbiór opowieści i wydać ją w jednym egzemplarzu i położyć ją na Malenie po prostu do czytania dla moich załóg, które nie wiedzą tam, co ja robiłem, kim jestem i tak dalej. Poznałem na swojej drodze takiego bardzo ciekawego człowieka, Jacka Walkiewicza, który jak trochę wiedział już o mnie, a trochę mnie posłuchał i mówi, Jezu, ty napisz książkę. Ja mówię, że no napisałem. A gdzie ją wydajesz? Ja mówię, no nie wydaję, w jednym egzemplarzu ją postawię. No powiedział, że zwariowałem, że muszę ją wydać, bo to życie mam ciekawe. Ale mówię o tym dlatego, że to nie jest książka o mnie. Bo ja po prostu właśnie sam jestem trochę obserwatorem swojego życia. Ja jak rano wstaję, to nie wiem, jak się wieczór zakończy. Najczęściej tak żyję od bardzo wielu lat. I trochę swoje życie oglądam jak film. Trochę właśnie jak książkę. Tak przekatkowuję, mówię, ciekawe, co będzie w następnym rozdziale. I no, mam jeszcze jeden szalony pomysł, ale ten mnie już spełnia. Znaczy, jestem Captain Andy. Ja jestem po prostu od tego roku, jestem... Matka do mnie od 15 lat mówi Andy, bo ty mówisz do mnie Andrzej i to jest fajne, bo ja lubię to imię. Takie greckie, że to męski znaczy, tylko że problem jest taki, że jak w Anglii próbowałem ich namówić na RZ, to się nie da. W Niemczech to samo, no więc tutaj byłem Andrew, tu byłem Andreas tego i w końcu już wszyscy się pogodziliśmy, że Andy będzie najspokojniejszy, no a kapitan jestem. Więc to jest takie spełnienie. Ja myślę, że ja się nie zmieniłem bardzo. Jest taki facet, który mnie 28 lat temu zabrał na morze i powiedział, że jak zszedłem z tego jachtu, to byłem pierwszym człowiekiem, który wszedł i zszedł taki sam na tym jachcie. Czyli ja jestem chyba stamtąd, znaczy, że to jest mój dom. Gratulacje. Tak, że to jest mój dom, że jakby nie ma, wiesz, nie ma tak, że to mnie odmienia, tylko raczej ja jestem, tam pasuję bardziej, bo jakby, no dam wam przykład. Wiesz, ja nawet nie myślałem tak. O jakiejś odmianie, aha, tylko o czymś coś, co odkryłeś, tak, o czym myślałeś, że nie masz tego. Tak. Jak byłeś dzieckiem, jak byłeś nastolatkiem. Mm.
A nie, no to ja mam... Nie, u mnie jest fascynująca jedna rzecz, że i dlatego mówię ludziom, że chciałbym być dla nich inspiracją. Naprawdę chciałbym być inspiracją pod jednym względem. Jak ja byłem małym gówniarzem i mam takie zdjęcia, jak siedzę, mam 5 lat na ławce, notabene moi koledzy pewnie do dzisiaj na tej ławce tam z piłem siedzą i mówią, że nie, czegoś tam nie można, to jak przeczytałem jako nastolatek Josepha Conrada, Lorda Jima, to mu strasznie, ale okropnie mu dwóch rzeczy zazdrościłem. Że tak fajnie pisze, jeśli to on pisał, bo to różne teorie na ten temat są, a po drugie, że był oficerem na statku. I mówię, kurczę, no nie dość, że on tak dobrze pisze, to jeszcze był oficerem na statku, a oficer na statku jeszcze tam mieli jakiś tam kryzys, w związku z tym miał dużo doświadczeń. A ja nie mam ani doświadczeń, ani nie będę nigdy tam na oficerem na statku, bo to jest takie trudne. I teraz, jak jestem kapitanem na jachcie i to w rejsie tego świata, tak, to jest kosmos. To po prostu, to jak ja się rano budzę, to czasami sam się szczypię, że to jest prawda. Tym bardziej, że jak wam się wydaje, że żeglarze jeszcze istnieją, to ja wam mówię, że żeglarze nie istnieją. Jest bardzo niewielu żeglarzy, tak jak Mohikanie, wyginęliśmy. Na 2000 jachtów w marinie, jachtów, które zabierają własne liny cumownicze, te, które mi się przyczepiają gdzieś w następnym porcie, jest, no 99% nie ma. One mają przycięte na wymiar liny po to, że one są zawsze w tym samym miejscu. 95% jachtów nie wypływa z portu. To jest pokazanie statusu majątkowego prezesa, adwokata, lekarza versus sąsiedzi. Z czego tylko 5% wypływa i te 5% tego samego dnia najczęściej wraca do tej samej mariny. To jest niesamowite. Jak oni mnie widzą, że ja przypłynąłem do nich i na przykład ja mówię im w kwietniu i powiedziałem, że 3 listopada, bo akurat sobie taką datę wymyśliłem, wypływam, to ci ludzie mówią, o Jezu, no ale to jak to? Ale to znaczy, że co? Że ty dokąd płyniesz? No ja mówię, że to gdzie jest twój dom? Ja mówię, że mój dom to jest tutaj, no. I to jest fajne, ale nie ma żeglarzy, nie ma ludzi, którzy żyją w ten sposób. Ja jestem w podróży, ja nie jestem w rejsie, bo ja teraz od roku już przestałem już chyba, zaczynam mówić rejs, bo się na mnie żeglarze prawdziwi tacy regatowi obrażą, bo rejs to jest the race, czyli ścigać się. A ja się z nikim nie ścigam, ze sobą też się nie ścigam. Mam takie swoje własne powiedzenie, że tak wysoko sobie poprzeczkę 10 lat temu postawiłem, żeby pod nią spokojnie przechodzić, żeby nie mieć pierwszego miejsca, drugiego, trzeciego, bo też bardzo nie lubię konkurencji. I wiesz co, no to może tego się nauczyłem, że to jest możliwe, to znaczy, że to jest niesamowite. Ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie moja mama ma 950 zł emerytury, a tata 1100. Jestem bardzo dumny, że wszystko to, co osiągnąłem w życiu, osiągnąłem sam. I to jest jakby, no wcześniej tego nie wiedziałem, bo ja wiedziałem, że dużo rzeczy możliwe, ale miałem marzenie, pierwsze jakie w życiu miałem marzenie, to żeby Polska była niepodległa i to było, jak miałem kilkanaście lat, to tam jakieś orzełki przyczepiałem, znaczy te korony przyczepiałem do orzełków na szkole podstawowej. A skąd w nastolatku taka potrzeba? A bo przeczytałem jako 15-latek na przykład Poboga Malinowskiego, Bitwę Warszawską 20 roku, no i oczywiście chciałem zginąć za ojczyznę, no potem mi przeszło, ale z kolegami jakichś niewypałów szukaliśmy, żeby Dzierżyńskiego wysadzić. Zresztą no potrzeba była taka, że matka mnie wysłała na przykład po pietruszkę. Ja stałem w kolejce 2 godziny po pietruszkę. No sorry, no w takim kraju się nie da żyć, no. Nie da i po prostu to jedyne, co mogę mieć jakąś pretensję do ludzi młodych dzisiaj, to że, bo ja nie znam młodego pokolenia, nie wiem, co to jest młode pokolenie, o co im chodzi. Ale nam zależało na czymś fantastycznym, za żadną nagrodę. Znaczy nikt z moich kolegów, która mieliśmy 18 lat, coś robił, nie oczekiwał czegokolwiek dla siebie, tak? Tylko po prostu chcieliśmy zmiany. I to było fantastyczne pokolenie. Nie mówię, że wszyscy, bo byli też normalni ludzie i to fajnie, no bo społeczeństwo się składa najczęściej z normalnych ludzi i grupy nienormalnej, ale to było super. Także na pewno się nauczyłem po pierwsze tego, że można dużo więcej niż myślałem jako dzieciak, że można, no bo dzisiaj jestem tym kapitanem fizycznie i to jest jakby dla mnie jakaś abstrakcja zupełnie. Po drugie, jak napiszę książkę, w sensie ją dzisiaj właśnie skończyłem redagować, ale jak ją dostanę do ręki fizycznie, no to się pewnie prawie poryczę, no bo to będzie moje dziecko, bo to jest coś, co mi gdzieś tam od nie wiem, 7-10 roku życia chodziło po łbie, tak? Ale bardzo się lubię za to, że jestem konsekwentny. Znaczy, że na zewnątrz wyglądam taki, wiesz, wariat, który tam robi 10 rzeczy na raz, a tak naprawdę łódka była planem 15-letnim, a książka ostatnich 2 lat. Czy ja mam przekaz? No mam, bo jak kurde, no tam, nie, no mam parę lat, to już tam mogę się mądrzeć, no, że można mnie nie słuchać, że warto jednak na przykład zmienić swoje życie, jak się myśli o zmianie życia. Tylko nie krzywdząc innych i tak dalej, ale warto. I to jest wszystko możliwe, bo to jest łatwe. Tylko to wymaga ciężkiej pracy. To wymaga mega ciężkiej pracy, bo jak się mnie ogląda na Facebooku, jak ja sobie tam siedzę w Portofino na przykład z kieliszkiem wina
była taka scena, że robili nową premierę najnowszego Ferrari i akurat za moją łódką. I ktoś tam robił zdjęcia tego mojego jachtu i to Ferrari było z tyłu. No to wygląda fajnie, tylko że potem ten fotograf już nie robił mnie, jak mam 2 tygodnie maskę przeciwpyłową na twarzy i teraz będę szorował łódkę, która waży 11 ton, wyjmę ją z wody i będę ją po prostu przez 2 tygodnie szorował, tak? Więc tego już się nie robi dla mediów, ale to też jest fajne, bo marzenia nie są przyjemne. Nie wszystkie marzenia są przyjemne. Na przykład, o, dobra, odkryłem coś, kurde, wyciągniesz ze mnie filozofa. Kiedyś mi się wydawało, bo ja byłem dla siebie 95% życia, to jestem szczęściarzem i jestem szczęśliwy. Ale tak do bólu, tak w ogóle, no niektórzy moi koledzy mówią, że jestem dla nich mistrzem szczęścia. Takim życia. To jest kwestia przypadku? No nie, właśnie ciężkiej pracy, tylko że to było takie szczęście, wiesz co, na powierzchowne. Znaczy takie złożone też z przyjemności, na które ciężko sam zapracowałem. Albo mi się przydarzały też nie przypadkiem. Ale teraz mam tak, że buduję sobie takie szczęście dużo głębsze, takie twarde szczęście. Gorzej jak mi się łódka utopi, albo ja się utopię jej, to będzie tragedia, ale jeśli nie, to takie głębsze. A nie zawsze jestem na powierzchni szczęśliwy. No bo na przykład płacę właśnie cenę taką, że prowadzę taki styl życia, nie inny, że musiałem być mechanikiem. Ja w ciągu 4 lat zostałem mechanikiem, elektrykiem, hydraulikiem, cieślą, szkutnikiem, masakra. Ale to się nie uważa przecież. No nie, ja dumny z tego jestem. Wolałbym, był taki premier, który powiedział, że chyba lepiej być tym, nie ślusarzem, tylko tam jakimś spawaczem, niż mieć studia. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ponieważ ludzie po prostu już... Ja mam 4 fakultety i na przykład to, czego żałuję, że do zawodówki nie poszedłem, takiej mechanicznej, wiesz, że nie miałem po prostu fachu w ręku, no bo wszyscy robimy jakieś rzeczy, nie wiadomo do końca jakie my te rzeczy robimy w tej naszej cywilizacji, a teraz mi sprawia przyjemność, że ja potrafię kawałek silnika wyremontować, a 2 lata temu, jak przyszedł hydraulik z Alicante i mi podłączył odwrotnie pompę, to ona zasysała powietrze z kranu i wrzucała go do zbiornika z wodą i stwierdziłem, że zostanę hydraulikiem po takiej lekcji, bo wystarczyło tylko pompę 180 stopni odwrócić i było już dobrze, więc jakby nauczyłem się na morzu na pewno jeszcze więcej niż do tej pory, że nie ma żadnych limitów, żadnych ograniczeń, żadnych, naprawdę. Bo my często idziemy do kina, kino jest takim fajnym, ja też uwielbiam dobry film, gdzie się faszerujemy energią innych ludzi. I myślimy, że ten Travolta, czy ten ktoś tam, kto gra Batmana, to on jest Batmanem, a on nie jest Batmanem, on jest zwykłym człowiekiem jak my, on tylko dobrze gra. I się tej gry nauczył. I u mnie jest tak samo. No, ja się nauczyłem po prostu meteorologii, nawigacji, ciężkiego stania za sterem. Nie wiem, 70 godzin mogę stać w kompletnym zimnie i gradzie. No ale się też tego nauczyłem. Czyli można się dużo łatwiejsze rzeczy w życiu nauczyć, tylko trzeba się zabrać do roboty. I naprawdę jest tak, że jak ja to ludziom mówię, to ludzie mówią, no tak, ale gdyby tam się, no to by było łatwiej, udało. Mam moją ukochaną siostrę, która na przykład jest moją odwrotnością i ona twierdzi, że mi się bardziej udało. Ja wtedy jej mówię, że miałem rodziców pewnie lepszych niż ona i dlatego, no. A tak bywa. Także to jest kwestia psychiki, to jest kwestia tego, że my po prostu, na przykład jak mieszkamy w Polsce, to pewne rzeczy bierzemy za pewnik. A to przecież nie jest pewnik, bo właśnie ta moja podróż jest po to, żeby pokazać sobie, że nie jest pewnik, bo ludzie żyją totalnie inaczej niż my. Na przykład zaczynając kolację o 21, 22, dzieci leżą we Włoszech na ulicy i tam śpią. No, polska matka też by 4 czapki mu założyła i powiedziała, że bo to tak nie można. Prawda? Bo musimy wychować alergika. Jestem alergikiem, byłem w tak czystym domu. Myto okna i ściany i sufity 2 razy w tygodniu, więc jakby to jest niesamowite, jak bardzo różnie traktują pewne rzeczy. Ale o dziwo, te włoskie dzieci się rodzą, potem rosną, jakby nic im się nie dzieje przy stylu życia, gdzie rodzice siedzą przy winku i dobrym jedzeniu o 24, tak? Jakby nie ma problemu, więc jakby ten świat jest bardzo różny, kapitalny. Takich na Sardynii też, a politycznie jest fajnie, bo spotkałem na Sardynii w jakimś barze Marines amerykańskich. No i takie pytanie im zadałem, co oni tu robią, a oni mówią, no wiesz, ten taki najniższy mówi, no wiesz, my przyjechaliśmy tutaj, żeby trenować z Rosjanami. A ten drugi mówi, nie trenować, walczyć z Rosjanami. A, no tak, walczyć z Rosjanami, żeby dalej na zachodnie poszli. Więc jakby czuję się spokojniejszy o naszą bezpieczeństwo w tym, a na poważnie zupełnie przelatywały nade mną migi rosyjskie bardzo daleko od granic Polski.
testując, jak rozumiem, system natowskiego reagowania. W związku z tym teraz trochę mniej o tym myślę, ale na początku bardzo dużo myślałem o bezpieczeństwie mojego miasta. Bo jednak ktoś, kto pochodzi z Warszawy, ma taki kompleks niestety wychowania w miejscu, które jest tymczasowo lub dosyć często jakby pozbawiane substancji materialnej i zawsze gdzieś mi to towarzyszy. To znaczy to, że to jest pewne, że to są po prostu ułomne, przejściowe i tak dalej. Tak strasznie się cieszę tym, co się działo przez ostatnie 25 lat, bo właśnie to był rozwój. To jest fajne. To jest fajne. A myślisz, że wojna może przyjść? Znaczy wiesz, wojna może przyjść zawsze. Nawet jaki był ktoś, jakiś tam czarny humor miał być, że zawsze jest przed wojną. No a dlaczego miałoby jej nie być? No jeżeli mamy za sobą kilka tysięcy lat rozwoju i nie było takiego okresu, że nie było wojny, no to ona przyjść musi. Po pierwsze dlatego, że nas jest 7,5 miliarda, z czego podejrzewam, że 6,5 miliarda to, tak jak ja, ludzie, którzy głównie myślą o sobie, jesteśmy egoistami. Każdy z nas chce jeździć Ferrari, każdy z nas chce, tak jak tutaj był wyświetlany plakat, spotkać Kate Moss. Każdy z nas chce jakieś rzeczy robić. Chińczycy też mają do tego prawo. Jest 1,3 miliarda. Ostatnio z nimi trochę rozmawiałem. Tak, no, ludzie są predatorami. My nie jesteśmy miłą grupą, miłym gatunkiem. My wymyślamy sztuczną inteligencję. To jest bardzo zabawne, bo te drony kiedyś do nas przylecą i spojrzą nam w oczy i coś z nami zrobią. No może z nami zrobią też porządek. Ale generalnie myślę, że tak. Tylko to nie jest jakaś obsesja wojny z mojej strony, tak? Że to się nie pytam o takie obsesyjne, wiesz. Nie, to jest takie... Nie, no przyjdzie, oczywiście, że przyjdzie. No między innymi dlatego, że na tym ludzie zarabiają pieniądze. Ja byłem polskim dyplomatą i w latach 90. Amerykanie nie jeździli do byłej Jugosławii i tak dalej. Nas wysyłali, ja byłem i rozmawiałem z ludźmi na miejscu. No i dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy, na przykład takich, że ta wojna nie była religijną wojną, tylko była wojną do tego stopnia pokręconą, że Chorwaci Serbom wynajmowali za pieniądze czołgi, którymi potem ich atakowali. Więc jakby my jesteśmy, ludzie jak o sobie mówią, no to są biskupami, papieżami, są grzeczni, są patriotami, są w ogóle, my jesteśmy w ogóle wspaniałymi prezesami. W roli. Ale prawda o nas jest taka, no, słabsza. Na przykład mnie nauczono w Polsce szacunku do tradycji. Mnie w domu nauczono szacunku do tradycji. Tylko ja na tym rejsie odkryłem jedną rzecz. No dobrze, jeżeli tradycja, czyli to, co robiły moje pokolenia wcześniej, jest tak dobre, to dlaczego było tak źle parę razy? Znaczy, dlaczego była wojna światowa? I teraz moi koledzy odpowiadają, a widzisz, Andy, bo nas zaatakowali. No bo my zawsze ze siebie ofiary robimy, tak? Polacy, to co jest nie do zniesienia, bycie stąd, bo ja jestem stąd, to jest bycie ofiarą. Spadnie samolot, no to my jeszcze to rozgrzebujemy, prawda? To jest jakiś wypadek lotniczy. Powinniśmy się wstydzić tego wypadku, zrobić wszystko, żeby takiego wypadku w przyszłości nie było, zabezpieczyć się na wszystkie możliwe strony, a my to rozdrapujemy i jeszcze się tym trochę jakby chwalimy, tak? Bo nas zdradzili 1 września 1939 roku alianci. Żadni alianci nas nie zdradzili. Jak ja mieszkałem w Anglii, to oni nie wiedzieli, gdzie jest Polska. Więc jakby w ogóle jakby przyjmowanie perspektywy Polski jest dosyć zabawne, bo jeżeli by człowiek przez chwilę pomyślał, że w czasach, kiedy nie było internetu i dobrej telewizji, ci ludzie, którzy tam jakieś, podobno ich rządy podpisywały jakieś zobowiązania, to w ogóle nie wiedzieli, gdzie jest Polska. To dzisiaj zresztą nie wiedzą, nie wszyscy. To są naiwne rzeczy, więc jak myślę sobie o konflikcie czy o wojnie, to myślę o tym, że my po prostu się nadal niewiele uczymy. To znaczy, że jakby większość moich znajomych zajmuje się sobą. Jak na przykład politycznie mi się coś nie podoba w kraju, to oni się wycofują na pozycję, a mnie to polityka nie interesuje, a ja to tam wszedłem w biznes, a ja to chyba sobie dom w Portugalii wynajmę i tak dalej, i jakby uciekają od problemu, tak? Nie ma tak, że rozwiązujemy te problemy, a jak ich nie rozwiązujemy, to one przyjdą, no jak nie potrafimy, no to dlaczego nie? Poza tym, jakby ja tyle mówiłem, że jestem Polakiem. W Polsce jest chyba z 1 milion Ukraińców, a może z 1,5. No to są ludzie z państwa wojny. Tam się wojna toczy. Oczywiście. Tam się wojna toczy. Ktoś komuś zakosił kawałek Krymu. No to będę między nami mówiąc... No, ale z tym Krymem, tak. Ja pamiętam, ja byłem na Krymie kilka lat temu. I dla mnie szokujące było to, że w sumie ludzie, którzy mieszkali na Krymie, oni mentalnie byli dalej w Rosji. I co więcej... Tam pierwszy, przepraszam, tylko powiem, byłem na jakiejś imprezie, wiesz, z dygnitarzami i tak dalej. Pierwszy toast, jaki był publicznie wygłoszony, to było za matkę Rosję. Za matkę Rosję, bo jakby po pierwsze historycznie jest tak, że już długo by gadać a propos etnicznych grup, które tam sobie mieszkają.
to, że Ukraina dostała cały ten półwysep, to jest właśnie też jakaś tam historyczna zaszłość, ale najlepsze są perspektywy tej podróży dookoła świata, bo ona mi daje jeszcze inną perspektywę, taką nieoczekiwaną, zabawną. Siedzę w Genui, no i gadamy o tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim. A Genuńczycy tak się uśmiechają, mówią, wiesz, no ale nasi dziadkowie to byli właścicielami Krymu przez 350 lat. I nasze statki miały tam bazy swoje przez 350 lat i pływały, żeby z Chińczykami robić deal z jedwabiem. Wiesz, to jest niesamowita perspektywa, że my to gadamy o jakimś otwarciu. Nie, ja tylko mówię, nie politycznie, bo nie bronię Ukraińców i Krymu sonetami, tylko mówię o tym, że my mieszkamy koło państwa, które prowadzi regularną wojnę, która nie jest nazywana wojną, tylko o tym zapominamy. Chodzi mi po prostu o to, że ja się spotykam z ludźmi na mojej ulicy, którzy pochodzą z kraju, który sąsiaduje ze mną. Co więcej, to nie 1 września 1939 roku, ale teraz ich oszukano, bo jak oddali broń jądrową, to im zagwarantowano co? Granice nienaruszalne. W tym my. I my oczywiście mówimy, no to nie my, to Brytyjczycy, ktoś tam, ale to tak naprawdę my, to Zachód. I jakby wtedy umywamy ręce, mówimy, że to mnie, no prawda? Więc tych spec naszych z wojsk nigdzie nie wysłaliśmy, nie, no coś tam robimy, ale jakby chodzi mi po prostu tylko o to, że na razie tego nie ma i być może jest tak, że i Korea Północna zgaśnie i coś tam, a może się okazać, że ten konflikt przyjdzie z innego miejsca. Dlatego tak bardzo się każdym dniem cieszę, bo ja nie wiem, co się stanie jutro. Nie musi być wojny, mogę wpaść po tramwaj. No, staram się nie przechodzić tam, gdzie są tramwaje, ale tak się może zdarzyć. No, już zupełnie poważnie to jest po prostu tak, że ludzie mają bardzo dużo planów. No i albo się z tych planów Pan Bóg śmieje, albo właśnie sztorm nadchodzi i jakby mamy dużo do zrobienia, a potem się okazuje, że coś tam. Jest taki element na przykład naszej kompletnego niedbania o zdrowie, ale kompletnego. Wiecie, na czym to polega, że tylko polskie załogi, jak przyjeżdżają do mnie, mówią o zdrowym żywieniu. W ogóle ja nie słyszałem ani razu, żeby Grek mówił o zdrowym żywieniu, Włoch mówił o zdrowym żywieniu, Portugalczyk, oni no, po prostu zdrowio żyją. A wszyscy Polacy, jak do mnie przyjeżdżają, to ja pierwszy raz się dowiedziałem, ile węglowodanu jest w makaronie, ile tam cukru jest czymś tam i tak dalej. I w ogóle, i że za dużo coś tam jest, czegoś tam. I masakra, no po prostu to jest niesamowite. Na przykład nie jedzą ryb i owoców morza, no bo to są takie wspomnienia polskich ryb i owoców morza. No tam jest to wszystko wyłowione dzisiaj z morza, jest to niesamowite. Przede wszystkim ci Włosi się przy tym jedzeniu relaksują. Nie gadają o biznesie, nie gadają o polityce, gadają głównie o jakichś tam swoich rzeczach. Głównie to zabawne jest to, że... Ja właśnie zawsze powtarzam, że ja żyję po to, żeby jeść. Tak, dokładnie. A Włosi w ogóle o jedzeniu mówią dużo. Jak zanim jedzą, to dużo o jedzeniu mówią. Nie, ale mówię o tym dlatego, że to jest takie fajne, że oni po prostu, im to radość sprawia. I mnie to sprawia radość. Jak dostanę jakiś fajny, ostatnio taki przepis złapałem, ja też troszkę sobie gotuję czasami. Więc taki przepis, że jest taka carbonara, tylko nie z mięskiem, a z tuńczykiem. Jezu, jakie to jest dobre, to polecam. Ale też z żółtkiem? Tak, tak. Tam jest wszystko tylko właśnie tak jak w carbonarze, tylko jest tuńczyk zamiast mięsa. I to jest niesamowite. I to takie długie cannelloni, makaron. I mówię o tym dlatego, że jakby marnujemy to życie na jakieś teraz pseudosporty. Na przykład coraz więcej ludzi biega w Polsce. Jak sobie wcześniej myślałem, że to jest mgła, a teraz wiem, że to jest naprawdę bardzo zanieczyszczone powietrze i widzę tych ludzi, którzy biegają i w te płuca wciągają coraz więcej tego pyłu. To jest właśnie dla mnie fascynujące, wiecie co? Że ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, że jakby w niektórych krajach rząd by upadł, jakby było takie zanieczyszczenie powietrza w ciągu pół roku. A my w ogóle zajmujemy się bardzo ważnymi rzeczami, strasznie ważnymi, już nie będę wymieniał ich, a nie zajmujemy się tak podstawową rzeczą, że i minister, i robotnik, i ktoś, kto prowadzi samochód, po prostu ginie codziennie, jego płuca, jego wszystko się rozwala przez niesamowicie zanieczyszczone powietrze. Jak ja wracam z takiego morza, gdzie mam po prostu 100% czystego powietrza, już nawet na ląd włoski, to mi trochę przeszkadza to miasto. Jak przyjeżdżam tutaj, to jest masakra. To znaczy, to jest w ogóle nie do opisania, że to nie jest główny temat rozmów ludzi. A to jest naprawdę pomijane kompletnie, jakby taka rzecz. I my się zajmujemy tym, czy się, na przykład moi wszyscy znajomi, ja też, używam tak zwanego brązowego cukru, prawda? Bo to jest zdrowe, to jest taka miejskie wyzwanie, tak? Że nie białe, bo biała to śmierć, to teraz brązowego, no, który zresztą jest farbowany. Nie jest żadnym cukrem trzcinowym. Ale mówię o tym właśnie dlatego, że my mamy takie w głowach takie legendy, że jak już jesteśmy w takim totalnym matriksie, to sobie wymyślamy tych parę legend i jednym z legend jest na przykład zdrowa żywność. Czujemy się lepiej. Tak, i jemy, to ja jem zdrową żywność, tylko mówi ktoś. I na przykład sobie wlewam mleko przy mnie na jachcie, kupił sobie specjalne mleko sojowe.
Ja mówię, chłopie, czy ty czytałeś skład tego czegoś? Czy tam jest sama chemia? To jest wszystko w ogóle, to już sobie wodą to zalej. A już zwykłe mleko jest na pewno zdrowsze niż to mleko, które tam wlewasz, bo to jest chemia. No i tyle. Dlatego dzisiaj przynieśliśmy pączki z białej mąki, smażone na... Tak, to było... Z malcu. Z lukrem z niedźwiedzia. Tak. Nie, no genialnie, tak. I pijemy niezdrową kawę, która zresztą się, kurczę, ostatnio okazało, że jest zdrowa. No właśnie, bo to tak z tym jest, tak? Że jakby, nie, po pierwsze warto się chyba siebie słuchać. Znaczy ja się siebie słucham. Jem całe życie to, co chcę. Akurat mam takie szczęście, że mam taką przemianę materii, że mi pół kilograma nawet nigdy nie przybyło, więc jakby to jest fajne, bo mogę się wrzucać steka, a potem makaron, a potem coś tam, nic mi się nie dzieje, ale wiecie co, zrobiłem też to dlatego, żeby się ruszać. Dwa tygodnie czyścił łódź, wiesz, własnymi rękoma, to też bym chyba nie przybył. No właśnie, tak. Ale to trochę tak jest, że jakby sobie wymyśliłem to dlatego, że jak przyjeżdżają i to nie jest żart, bo ja nie chodzę na żadną siłownię, nie jestem jakimś tam super sprawnym, nadsprawnym facetem, ale jest tak fajnie, że jak przyjeżdża 20, 30, 40 latek, to oni nie nadążają za mną, bo ja się ruszam codziennie i to jest część elementu tego, co ja muszę robić. I właśnie dlatego tam jestem, bo by mi się w domu nie chciało iść na jakąś nudną siłownię. Na przykład ostatnio widziałem człowieka, który, to nie jest żart, wjeżdżał windą na siłownię, a potem na tym jakimś tam, czy na tym steperze, czy coś robił. Więc jakby to jest fajne, że my jakby zamiast babci pomóc, nie wiem, coś, zakupy przynieść ze sklepu, tak, jakiejś nieznanej, to my idziemy na siłownię. To się nazywa ruch izolowany. Tak? Ruch izolowany. bardzo ładnie, to zapamiętam. Tak, no to ja sobie na jachcie taki ruch izolowany zrobiłem i takie życie izolowane i to jest fajne. Trochę w tej książce próbuję to opisać, tylko że życia się nie da opisać, życie trzeba czuć, znaczy życie trzeba przeżywać. Właśnie to, na co ludzi namawiam na tym jachcie, jak już są u mnie, albo jak się spotykamy, to żeby oni żyli swoim życiem. Żeby na przykład, powiem coś strasznego, bo napisałem książkę, żeby nie czytali książek, tylko żyli, no, bo jakby ludzie mówią tak, no teraz nikt nie czyta książek, się martwi pani redaktor, no internet, no Boże jedyny. Czytanie książki w angielskim domu w XIX wieku, rozważna, romantyczna, to jest taki sam internet, czyli uciekanie w świat iluzji, jak internet. Jakby nie ma nic lepszego w czytaniu książki o czyimś życiu i siedzeniu w domu. Podkreślam zawsze jedno, że social media, internet, to broń Boże nas nie zmieniają. Nie, to znaczy one są na pewno inne. Znaczy to jest oczywiście coś innego niż ta rozważna i romantyczna kiedyś, ale funkcja i zachowania, które wokół tego się budują, są bardzo podobne. No więc fajnie czasami właśnie wyłączyć to radio, wyłączyć internet i oczywiście wyjść po prostu, nie wiem, cokolwiek kto coś robi, po prostu wyjść do realu, bo to jest najlepsze, bo tam są dwie rzeczy. Po pierwsze są realne reakcje ludzi, których nie mamy w internecie, a po drugie... Będę polemizował. Dawaj, uwielbiam. Ale proszę. Nie. Wiesz co, one są po prostu inne. Czy w ogóle ten język jest inny? Ja uwielbiam ten język, bo Egipcjanie kiedyś pisali hieroglifami. Myślisz teraz o emotikonce z... No tak. Na przykład? No nie, to tego bym pewnie nie używał. Nie, chodzi mi po prostu o to, że jakby w realu, jak ja wychodzę, to ja mam te realne problemy na jachcie, takie naprawdę realne. Że jak coś się odrywa albo źle zawiązałem, to się odrywa i źle zawiązałem, ja mogę się zabić. To jest takie fajne, że takie... Jeszcze raz mówię, że to nie jest tak, że ja sobie mogę wyłączyć ten komputer i powiedzieć, kurczę, no trochę mi ta rozmowa nie poszła, ale wtedy mam zawsze możliwość powrotu. Tam tak nie ma. Ale w ogóle wydaje mi się, że to życie na zewnątrz jest fajniejsze. Na przykład bardzo dużo ludzi choruje w Polsce. Jesteśmy w ogóle jakimiś rekordzistami, jeśli chodzi o ilość leków, ale również chorób. Ale to się bierze w dużej części ze stanu psychicznego, a nie fizycznego Polaków. Absolutnie. My jesteśmy fenomenem na skalę światową. Rozmawiałem na przykład z szefem marketingu, który sprzedaje między innymi rutinoskorbin, to on powiedział, że jak tu przyjechał do Polski, to on zwariował, bo wszędzie na świecie musiał to promować, a w Polsce to się bierze jak tiktaki. Znaczy, że w ogóle rutinoskorbin jest czymś takim w ogóle jak na luziku. No, po prostu walimy sobie to i na przykład jak mówię ludziom, słuchajcie, a jak wy jecie? Jak wy żyjecie? Czy wasza dieta dostarcza wam, tak jak Włosi na przykład używają dużo czosnku, który jest antybiotykiem, ja jem dużo gorgonzoli, które jest tym serem pleśniowym, gdzie jest też dużo antybiotyków. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz chorowałem. Naprawdę nie pamiętam. A jak choruję, to dlatego, że mam tego dziada Homera, kota, jestem na niego uczulony, więc jakby dostaję raz na tam rok czy dwa lata od jakiejś cholery, potem mi pani doktor każe go wyrzucić z domu, ja go tam przechowuję. I jakby
To jest niesamowite, że ludzie nie wprowadzają sobie jedzeniem dobrym do swojego organizmu wszystkiego, czego potrzebują, tylko suplementami diety, które są, informuję niezorientowanych, robione wyłącznie z kredy szkolnej, z dosypanym jakimś kawałkiem naklejki pod tytułem super ci to dba na twoje włosy, coś tam i efekt jest żaden. To jest... Ale jesteś tym, co jest. Tak, absolutnie, ale większość właśnie kultur południowych to robi. A kultury północne zarabiają ciężko pieniądze, żyjąc trochę gorzej, ale za to mamy wakacje na południe. Jakby jedziemy na tydzień na wakacje. I potem ten Grek z tymi koralikami. I jemy polskie śniadanie. Jemy polskie śniadanie na Dominikanie, tak, absolutnie. I ten Grek się na nas tak patrzy. My mamy go za głupka, bo tam jest kryzys. On się tak na nas patrzy tymi spokojnymi oczami. Przebiegamy, robiąc 20 miast dziennie. Moje załogi najczęściej bardzo dają się fajnie namówić na to, żeby Włochy oglądać w czasie włoskim, w czasie wyspiarskim. Czyli się po prostu zatrzymać. W pewnym momencie wyciszyć i zatrzymać. Ale mam takie zapytania. Tak, mam takie zapytania typu, czy możemy tam w ciągu 4 dni zrobić tam, nie wiem, Civita Vecchia, to do Rzymu sobie pojadą, potem jakieś Genua, potem Korsyka, Sycylia i coś tam jeszcze. Jak popatrzysz na mapę, to mniej więcej jest 2-tygodniowy rejs. No i czy to w 4 dni da radę zrobić, no. Znaczy jak się mam motorówkę z Wilka z Wall Street, to można, no ale na jachcie nie warto po prostu. Bo warto odpalić żagle, wyłączyć silnik i wtedy zalega taka niesamowita cisza, na tyle nieznośna, że zostajesz z własnymi myślami, znaczy jeśli masz, ale zakładam, że niektórzy mają, no to takie napływają do nich myśli i potem zaczyna się podsumowanie życia. To jest niesamowite. W ciągu 2-3-dniowego rejsu, pierwszych dni, ludziom napływają takie dziwne myśli do głowy. A co tobie napływa w takich momentach? A mnie radość napływa, bo ja widzę, bo na przykład mam wielu ludzi, którzy mówią, że nie lubią żeglarstwa i morza, bo tam buja. I jak wchodzą tacy nadąsani, że tam buja, albo tam mąż, albo kolega, albo ktoś zafundował, albo zorganizował, to miałem wiele razy już takie sytuacje, że ludzie tak trochę, ty Andy, to będzie nudne, nie? Tak będziemy płynęli, tak bez sensu. I potem ja taką osobę, ja już wiem, co się wydarzy, więc taką osobę biorę na dziób, sadzę ją w tej kamizelce, albo przypinam, albo zostawiam, mówię, żeby się tam nie ruszała. I ta osoba na dziobie tam sobie jest 10-15 minut i potem nagle taka twarz się odwraca, jak ostatnio. Jest taki mega niesamowity uśmiech szczęśliwej osoby. Ja nic nie muszę tłumaczyć, to po prostu, bo tego się nie da opowiedzieć, bo to wszystko może za mnie załatwia. Jest po prostu tak, że masz 360 stopni wolność i horyzont. No a jak jeszcze się jak ostatnio delfiny przypałętają, to są ssaki, to one z nami wtedy płyną 20 minut koło kadłuba i się bawią. Chyba mówi się, że to jest transcendentne. To jest, no to jest. Znaczy to w ogóle jest fajne, bo jak się na przykład przyjeżdża na jacht, to człowiek myśli, że to kawałek plastiku, drewna i tak dalej, a to jest żywe. To jest, tam też się atomy ruszają, te same co trochę we mnie, czy w stole, przy którym siedzimy. Więc jakby to jest fajne, że wtedy się jest częścią planety. I tak się powinniśmy, jakbyśmy się tak zachowywali, to architektura by była lepsza, bo właśnie byłaby z gliny i z tego miejscowego kruszca i to żarcie byłoby bardziej miejscowe. A jest z plastiku, no jest dużo. Wiesz, no też trochę relacje te nasze są plastikowe, tak? Takie ludzkie. Na przykład na jachcie to co kocham, że te relacje nie są plastikowe, no bo co to znaczy wachta? Przejmujesz od kogoś ster. Tak, o 4 rano przejmujesz jego życie. To nie są jaja i to nie jest, no ja teraz będę odpowiedzialny, bo tam gramy w paintballa i tam teraz się... Nie, po prostu jeżeli bierzesz ster, to ty naprawdę możesz kogoś uszkodzić albo komuś sprawić przyjemność i fajne jest to. Zresztą jestem mega szczęśliwy, bo płynę 4 rok, a w ogóle 20. Nikogo jeszcze nie uszkodziłem, siebie też. Mam straty w ludziach, ale one są, ręka mnie boli, a to zupełnie z innego powodu i na lądzie, więc jakby to nie będę nawet się przyznawał, bo to jest żenujące, co mi się stało przez te 4 lata, ale puenta jest taka, że fajne jest. Słuchaj, to... naprawdę mamy tak. Wielką publikę. No, tak, no ja wiem, tak. No. Nie, no wynosiłem, przy mojej załodze wynosiłem ledwo widzącą na oczy kelnerkę i po prostu jak ją podrzucałem, to po prostu coś sobie chyba naderwałem, więc teraz muszę pójść teraz i coś sobie z tym zrobić. Nie wiem, czy to się rozgrzewa, czy to się nie. Więc trochę to było. No dobra, ale to już pominijmy ten żenujący fragment mojego życiorysu, który niestety dosyć często się zdarza, ale jest trochę tak, że też żyję tak, jakby właśnie mi dusza gra. To znaczy, że jakby nic nie muszę udawać na przykład. To jest fajne, że jakby nie mam żadnej pozy i roli do spełnienia, tak? Nie muszę odgrywać jakiejś rzeczy typu od 19 do 19.30 być kimś innym niż jestem. Ale zawsze niż tak miałeś? Nie zawsze, tylko znaczy zawsze byłem szczery w tym sensie, jak ja nigdy nie byłem odważny. Ja nawet bym powiedział, że ja podziwiam ludzi odważnych,
Ja mam w sobie coś takiego zachowawczego, ale jak mi się komuna nie podobała, no to jak miałem 14 lat, to wychodziłem na ulicę, czy w szkole, czy jak miałem 18 lat na studiach, to mówiłem Związek Sowiecki, czy na przykład Związek Sowiecki runie, i wtedy była taka totalna cisza, to były lata 80, to prawie na prowokację zasługiwało, a potem jakiś tam, nie wiem, strajk wymyślałem na uczelni, jak coś mi się nie podobało, więc jakby w tym sensie byłem szczery. Natomiast nie, no oczywiście jak się jest gdzieś, to się odgrywa jakąś rolę. Ja byłem zawodowym dyplomatą. Angielska definicja zawodowego dyplomaty to jest człowiek uczciwy, wynajęty za państwowe pieniądze, żeby kłamać dla swojego kraju. Więc jakby odgrywasz pewne role, tak? Znaczy pewne rzeczy mówisz inaczej niż one może są, tak? Żeby się dostać do NATO i do Unii Europejskiej, bo to były takie czasy i to wtedy robiłem. Ale myślę, że nie ma sensu, znaczy, bo to na przykład zdrowie psychiczne wzmacnia. I to drugie też, tak? Że nie wychodzi to bokiem. Że ludzie na przykład się bardzo, bardzo stresują. Mam bardzo dużo zestresowanych ludzi wokół siebie, którzy gonią. I najgorsze jest to, że ja im mówię, żeby się zatrzymali, a oni mówią, nie, bo nas jeszcze nie stać na to, żebyśmy się zatrzymali. Ja mówię, słuchaj, jak się tak będziesz bieg, to się przewrócisz. I najgorsze jest wytłumaczyć ludziom to, że to się nic nie wydarzy. Bo pewnego dnia i tak trafią do szpitala na tydzień, nagle się okaże, świat się zatrzyma. No miałem kolegę, mam takiego przyjaciela, który jest w moim wieku i 20 lat go nieskutecznie zupełnie, bo jestem mało w ogóle skuteczny w przekonywaniu, namawiałem, żeby rzucił palenie, no i rzucił dopiero po zawale. Tak? Rzucił po zawale, ale czy się zatrzymał? Nie zatrzymał się, dalej biegnie. No trochę zwolnił, po 4 latach na szczęście mnie odwiedził. I trochę morza mu pokazałem i tak chyba się z tym morzem zakumplował trochę. Więc warto. W ogóle warto, wiecie co, w mieście warto patrzeć, chociaż w górę. Bo my jak mamy iPhony, taki co drugi to już zombie, ja też jestem czasami zombie, jak idę na ulicy i używam smartfona i po prostu już się nie widzimy, to po prostu warto czasami popatrzeć w przestrzeń. Gdzieś sobie wyjść na chwilę, gdzie jest trochę więcej niż ściana. Bo my żyjemy tak bardzo w domach i tak bardzo w samochodach i bardzo w supermarketach i tak bardzo nas ogranicza nasz horyzont patrzenia budynek następny, że my naprawdę uwierzyliśmy, że taki jest świat, a świat taki nie jest. Świat jest taki, jaki chcemy, a nie taki, jak sobie tam tutaj. Wystarczy wyjść 2 kilometry dalej za miasto i jest po prostu zupełnie inaczej. Nie namawiam ludzi na spacery w lesie, bo kocham tylko morze i tylko morze mi daje takie totalne poczucie wolności, ale myślę, że góry są takim podobnym żywiołem jak morze. Myślę, że taki las duży to jest to samo, żeby po prostu zobaczyć, że to się nie wszystko kręci wokół kasy, deadline'ów, jakichś tam rzeczy, no. A czego się boisz? Bólu. To jest jedyna rzecz, której się boję. Nie boję się niczego innego poza fizycznym bólem. Jakbym był kobietą, to chyba bym się nie bał, bo podobno znoszą lepiej. No tak mi mówią. Tak mi mówią kobiety, że się można przyzwyczaić po porodach, po jakichś różnych rzeczach. Jestem strasznym tchórzem, jeżeli chodzi o ból. Może dlatego, że w podstawówce miałem dentystkę, sadystę takiego i coś tam, ale chyba tego. Niczego innego. Na pewno nie śmierć, bo mam dosyć dziwne do tego podejście. Na pewno nie... A jakie masz podejście do śmierci? No wiesz co, takie, że się ani nie rodzimy, ani nie umieramy. To znaczy, że jakby... To jest tak zabawne, że w ogóle przyjmujemy jakąś formę, tam się jakoś nazywam, tam coś robię i tak dalej. I takie ego przyjmuję. Ale tak naprawdę ja po prostu jestem teraz... Ja opisuję to w książce porównując to z falą. To znaczy, że jesteśmy wszyscy takim jednym wielkim oceanem i to moje życie to jest taka unosząca się i potem gasnąca fala. Tak? Ale ona jest tej samej wody, co za chwilę ktoś po mnie przyjdzie. Przecież to jest nawet materia ta sama. Ostrzegam wszystkich, że jak zobaczycie na pasku w TVN24, że Captain Andy się utopił, to nie wolno do sushi baru przychodzić przy 3 miesiące. Bo to jak tuńczyk mnie zje, to będziecie żałować tego. Więc jakby to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Nawet te największe historyczne postaci typu tam z pomników, jakiś Cezar, Napoleon i tak dalej, to byli tacy sami faceci jak ja i nic po nich nie zostało. Po mnie jak ja płynę, jest takie piękne powiedzenie mojego guru morskiego, Montisiera, takiego Francuza, który sobie płynął. Trochę jak ja się od niego tego nauczyłem trochę, żeby nie ścigać się na morzu. Wygrywał największe regaty na świecie, w pewnym momencie zrezygnował z tych regat i w ogóle sobie tam popłynął dalej. To nie ma sensu w ogóle, to ściganie się cało. No to on właśnie miał takie podejście, że jednak jak płynę po morzu, to 10 minut potem już po mnie nie zostaje nic na tym morzu. Ten kilwater tego admirała Nelsona, tam powinien być na złoto wyłożony. Gwiazdy Hollywood mają odbite ręce, politycy mają tam jakieś twarze a po tych żeglarzach nic nie zostaje. Ten ocean jest po prostu kompletnie na luzie, następnego dnia już sobie żyje swoim życiem. Więc ja myślę, że ja jestem rozpuszczony już w takim oceanie, że jakbym
jakbym dzisiaj miał powiedzieć, kim jestem i tak trochę, jak mnie ktoś nie zna i mnie czyta z boku, to mówię, Jezu, jak on zwariował, że za długo jest sam na morzu, bo piszę sobie, że jestem planetą, bo ja jestem planetą, ja nie jestem człowiekiem, jestem planetą. Ja mam pytanie, Andrzeju, a propos twojej książki. Mhm. Zadedykowałeś ją komuś? Tak, napisałem dla ciebie i to zrobiłem wczoraj. I nic więcej nie powiem, napisałem ją dla ciebie, tak, bo jeszcze tylko dedykacji nie było, to było jedyne, czego nie było, nie było dedykacji. Napisałem dla ciebie. Każda osoba, która będzie czytała tę książkę, może się poczuć jak osoba, której to dedykuję, bo tak naprawdę jest trochę w tej książce. Ja w tej książce trochę o tym piszę. Bo tytuł Nazywam się Życie, My Name is Life, to jest tytuł, który potem rozwijam w ten sposób, że ty też masz na imię życie. Dokładnie tak samo jak ja, tylko my się bardzo dzielimy i my jesteśmy nauczeni jako katolicy, buddyści, Arabowie, tam coś, kłócić się. Mamy strasznie, nam mówią w historii naszej jakiejś rzeczy, której mamy być dumni. Flaga powiewa, na każdym amerykańskim filmie za facetem powiewa flaga i ojciec do syna mówi, synu, jestem z ciebie dumny. Tak, oni mają to wyrobione, my mamy to gorzej, ale też mamy. Więc ta książka jest dla ciebie w tym sensie, każdej osoby, która będzie to czytała, chciałbym, żeby dokładnie poczuła, że to jest dla niej, ale oczywiście ona ma, jak to ja, taki swój jakieś drugie, trzecie dno i to dla ciebie jest taką rzeczą, którą dla osoby, której to napisałem, na pewno ta osoba będzie wiedziała, że to jest dla niej, tak? I że to jest dla niej przeznaczone, ale to tyle. To jest fajna książka, bo jak ją przetłumaczę na angielski, ja w ogóle po angielsku zacząłem pisać, ale potem pomyślałem, Boże, ja będę pisał też tam o dzieciństwie, ja nie potrafię pisać o swoim dzieciństwie po angielsku, bo to jest tak intymne i tak inne. Pierwszy wyjazd na Bałtyk, że zacząłem to po polsku i to ma sens, no bo i tak potem, no, bez sensu, żebym ja to na polski tłumaczył. No ale zazdroszczę mojemu koledze Chrisowi, który 3 lata temu, jak byliśmy w Oxfordzie razem w swoim Queen's College, na takim obiedzie, który organizują dla nas tylko co 25 lat, ja czekałem 25 lat na ten obiad, taki Gaudi Dinner. To jest taka fajna anegdota. W 1341 roku jakiś student Queen's College w Oxfordzie, pod Oxfordem w lesie czytał Arystotelesa, no i ponoć, no to jest legenda, i ponoć tam zaatakował go dzik, on złożył tę książkę Arystotelesa, rzucił w tego dzika i zabił tego dzika tą książką. Dlatego książki są groźne, jak się źle czyta. I efekt jest taki, że, i to już nie jest anegdota, w 1342 roku zrobiono pierwszy tego typu obiad i on działa do dzisiaj i zaprasza się ludzi po 25 lat od ukończenia swojego kolegium. Notabene przy High Table siedział taki facet, którego możecie znać, nazywa się Rowan Atkinson i gra Jasia Fasole, też jest pod Queen's College. I to było fajne, bo Chris napisał książkę uznaną przez Frankfurter Allgemeine Zeitung za najbardziej wpływową książkę roku w Niemczech. No i on ją dał tym bibliotekarkom naszym w Queen's College i strasznie za mu zazdrościłem, no. Kurde, no taka fajna książka. Co prawda nikt jej nie przeczyta, bo tam po niemiecku nikt nie czyta, no ale tego już nie powiem. ale po polsku ją dam, albo może ją kiedyś przetłumaczę na angielski i też dam. Ona nie jest, znaczy starałem się ją pisać, bo to jest taka książka, taka banalna książeczka, no ja tam lokalnie to wszystko opisuję. Po prostu opisuję kilkadziesiąt anegdot ze swojego życia. Takich małych anegdot. Może będzie uniwersalna, może komuś to da do myślenia. Chyba życie pisze najlepsze historie. No chyba tak mi się wydaje. Ja mam tak zwariowane historie, że na przykład moja redaktorka, jak wzięła tę książkę do ręki, to pierwsze pytanie, jakie usłyszałem przy pierwszym podejściu w ogóle do... Nigdy w życiu nie miałem spotkania z redaktorką, to ona mówi tak, Andy, ja tak szczerze, wszystkie historie, które opisujesz, są prawdziwe? Ja mówię tak, okej, to dobra, to działamy. Więc jakby, no czasami tak mam, że na przykład tam chyba z 7 historii to są takie historie Royal Anecdotes, bo miałem takie głupie historie w swoim życiu, że jakby nie czytałem prasy kolorowej, więc na przykład części tych ludzi nie znałem. Moje życie tak się potoczyło przez to, co robiłem, że no nie wiem, no 3 minuty siedziałem z Juanem Carlosem, królem Hiszpanii na ławce, nie wiedziałem, że to jest król Hiszpanii, tak? No, na przykład. No. I z nim gadałem. Tak? On zresztą się mega ubawił tą historią. Ale jakby opisuję to nie dla tej anegdoty, tylko dlatego, że no właśnie wszystko można, że można wyjść z takiego pogrążonego w kraju jak komuna, szarego, brudnego, niefajnego i jeśli coś się robi, żeby ten kraj się zmienił i dlatego kocham Polaków za to, że nam się parę razy w życiu te rzeczy udały, obyśmy je teraz umieli konserwować i wzmacniać, no to jest fajne. No i ta książka gdzieś się tam na razie ukaże po polsku.
No ale to będzie jeden egzemplarz czy więcej? No nie, już będzie więcej egzemplarzy. Ja w ogóle sobie obiecałem, że od kiedy będę używał słowa, że jestem pisarzem. Strasznie chciałbym się przedstawiać jako pisarz, a nie tylko podróżnik i żeglarz. Otóż jak ktoś kupi tę książkę, a mnie nie zna, to będzie taka definicja. Jak ktoś ją kupi naprawdę i mnie nie znał wcześniej, no bo mam mnóstwo znajomych, którzy ją kupią dlatego, żeby przyjemność sprawić, ale ja bym chciał, żeby ktoś kupił właśnie, żeby, jeszcze jak ją przeczyta, to już w ogóle będzie fajnie. Nie, więc będzie więcej niż jeden egzemplarz, tak. Zrobię przyjemność Truszeckowi Walkiewiczowi, bo mu oznajmię, że wydałem i że jest tych książek trochę więcej. Ale to nie jest książka też taka... To jest książka bardzo prawdziwa, znaczy ona jest taka po prostu pisana od serca. To jest książka, która nie jest... Ja zresztą jak występuję, bo czasami występuję publicznie, nie jestem ani coachem, ani trenerem, ani żadnym jakimś mówcą inspiracyjnym, chociaż tak piszą, bo tam chłopaki założyli jakąś stronę, ale nie powinienem się przyznawać, że ją średnio czytałem. Ale ja po prostu na pewno jestem od wielu lat sobą i to, co robię, to robię zawsze jakby z takiej potrzeby wewnętrznej. Kiedyś się zatrzymywałem częściej przy problemach publicznych. Teraz muszę ze wstydem powiedzieć, że jak bardzo wielu z nas, mniej mnie to może nie tyle obchodzi, co jakby mniej robię, bo ja dzielę ludzi, bo gadać można, tylko chodzi o to, żeby coś robić, tak? Więc zdecydowanie mniej robię, bo mam tyle zajęć tam na morzu i tyle spraw związanych. 11 nowych rzeczy przyjechało ze stoczni Halberga zamiennych, więc teraz się będę zamieniał znowu właśnie, podwijał rękawy w październiku i tam coś montował, więc jakby tym się głównie zajmuję. Ale w ogóle fajnie by było, jakby się ludzie swoimi rzeczami zajmowali dobrze. No właśnie, tak rzemieślniczo, tak średniowiecznie, tak wiesz, przedwojennie, że to wszystko porządnie, buty były robione, parę innych rzeczy, polityka była porządnie robiona i tego typu rzeczy. No. Fajny sprzęt tutaj macie też porządny, kurczę. No dobra. To akurat japoński. Tak? A no to bardzo, bardzo porządny. No dobra, słuchajcie, to tak. To. A ja mam jeszcze na koniec jedno małe pytanie. Dawaj. Jakbyś miał opowiedzieć 6-latkowi i wytłumaczyć, czym jest podróż, tak, to co byś mu powiedział? No, że można lody bez rodziców kupować. Bez pozwolenia. Chyba najważniejsza rzecz, jaką można robić w podróży. Nie, to jest tak, że zupełnie na serio namawiam was na to, żebyście zostali 6-latkami. Mnie się udało być, na razie jestem 17-latkiem. Dziecko, które nie ma wszystkich ograniczeń, które my nazywamy wartościami, które możemy sobie do kubła, ale to musiałbym mieć dwugodzinną rozmowę, żeby się wytłumaczyć z tak okrutnej rzeczy, bo wartości są ważne, dopóki nie testujemy ich w działaniu, potem się okazuje, że coś. Te dzieciaki są autentyczne zupełnie, ja im zazdroszczę. Jeszcze tak nie potrafię. Znaczy inaczej, do końca życia nie będę mówił, o, tato, ten pan nie ma nogi, no bo to było niefajne, nie? No więc tak dzieci, tak nie z dzieci nie je, ale wydaje mi się, że już osiągam takie momenty, kiedy jestem dzieciakiem w podróży. To znaczy, kiedy się, po pierwsze, na pewno się cieszę jak dzieciak tym, że jestem tam, gdzie jestem. Nie wierzę własnym oczom, że otwieram. Obudziłem się 2 dni temu w Warszawie, otworzyłem oczy i pierwszy raz po 3 miesiącach byłem u siebie w łóżku i mówię, Jezu, jak dziwnie. Było strasznie dziwnie, w ogóle mój mózg mnie nie załapał. A dzieciaki mają w sobie coś niesamowitego, dopóki nie poślemy ich do szkoły, do kościoła, jako rodzice nie wmówimy im, że są wartości. Bo jak im zaczniemy je... Tak. To wtedy jest gorzej. Bo ja widziałem dzieciaki, że się bawią, każde dziecko z każdym dzieckiem się bawi. Naprawdę. To nie ma tak, że po prostu sobie śpiewają, nie znają języka, ale śpiewają, wezmą kijek, tam coś robią. W momencie, kiedy się dowiedzą, że to inne dziecko jest dziwne i inne, bo dorośli tak powiedzą, że jest słabo. Także to dziecko w podróży, no to fajnie było, jakbyśmy... To jest świetne, wiesz, znowu mnie zainspirowałeś. Jakby chciałbym być takim child in the water, takim dzieckiem w podróży na następne swoje... Może nie za małym, bo tam muszę coś robić na jachcie, ale to fajne, bo dzieci są mega uczciwe i takie zdrowe. Ale lody można kupować bez rodziców, tak, to na pewno. Na pewno. Andrzeju, wielkie dzięki za tą rozmowę. Życzymy Ci w takim razie bezpiecznej podróży. No nie dziękuję, bo to pecha przenosi na morze. Jestem tutaj nie przesądny, tam jestem bardzo przesądny, ale absolutnie się przyda. Super. Bardzo Ci dziękujemy. Super, dzięki. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Zawodowców. Serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas na wysłuchanie tego odcinka, a tymczasem chciałbym Was również odesłać do social mediów Andiego. Możecie go znaleźć pod hasłem Captain Andy na Facebooku, a już 29 listopada w Warszawie, w centrum Warszawy, odbędzie się premiera książki Nazywam się Życie. Książki, z której cytat słyszeliście na początku tego odcinka.
Więcej szczegółów już wkrótce. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.